Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, punktualnie o godzinie 10 na kolejnej wideokonferencji z cyklu Idea Rozwoju Twojego Biznesu. To cykl, który specjalnie dla Państwa przygotowują Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Ja nazywam się, drodzy Państwo, Justyna Dżbik-Kluga i po raz kolejny mam ogromną przyjemność prowadzić dla Państwa większość naszych spotkań, naszych rozmów, dyskusji, ale najpierw oczywiście prezentacji, które w pocie czoła przygotowują dla Państwa nasi eksperci i ekspertki. Tradycyjnie zachęcam bardzo serdecznie do aktywnego udziału w tym wydarzeniu. Przez cały czas jego trwania mają Państwo dostępny czat. Można tam pytać, komentować, zgłaszać różnego rodzaju wątpliwości. Będziemy się starali w obrębie wiedzy naszych dzisiejszych gości na wszystkie Państwa pytania odpowiadać. Dziś temat bardzo konkretny, pasjonujący moim zdaniem, wciągający, choć niełatwy. Przynajmniej jeżeli się go nie pozna, bo kiedy już poznamy podstawowe pojęcia i zobaczymy, jak wygląda ten świat energii odnawialnej, może się okazać, że to nie jest konieczność, ale jest to niezwykła szansa rozwoju, również dla małych i średnich przedsiębiorców. Produkuj, zużywaj, oszczędzaj. Energia odnawialna dla przedsiębiorców w kilku krokach. To temat naszego dzisiejszego spotkania. Będziemy mówić o wykorzystaniu energii odnawialnej w prowadzonej działalności gospodarczej, no bo tak jak wspomniałam, to może być bardzo piękna szansa rozwoju biznesu. Tradycyjnie przypomnę również, że wszystkie materiały, które będą Państwo dzisiaj oglądać, również całe nasze wydarzenie jest dostępne na stronach internetowych cyklu Idea Rozwoju Twojego Biznesu, więc gdyby cokolwiek Państwu umknęło, trzeba było jeszcze jakąkolwiek wiedzę sobie usystematyzować, przypomnieć, to proszę zaglądać do sieci. A ze mną, nie w sieci, ale na miejscu w studiu, co bardzo mnie cieszy, nasz pierwszy gość, skoncentrowany, niezestresowany, dobrze nastawiony do tego, co przed nami, pan Tomasz Chmiel z Interdyscyplinarnego Zakładu Analiz Energetycznych Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Panie Tomaszu, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Na początek prezentacja, która ma tytuł Warunki korzystania i zasady rozliczeń prosumenckich dla przedsiębiorców. Ja się bardzo cieszę, bo pan nam chyba trochę, nawet nie tyle uporządkuje wiedzę, ile ją przekaże. Opowie pan trochę o takich głównych definicjach, które z tym tematem się wiążą? Tak, dzisiaj postaram się przybliżyć trzy w zasadzie główne takie definicje z zakresu prosumeryzmu. Definicję prosumenta indywidualnego, definicję prosumenta zbiorowego oraz definicję prosumenta wirtualnego, która obecnie jest wprowadzona do prawa, jednak jest zawieszona i zacznie obowiązywać od czerwca przyszłego roku. Czy ma pan takie przeświadczenie, że nasz dzisiejszy temat, czyli energia odnawialna w świecie przedsiębiorców, to nie jest kwestia wyboru, tylko konieczności? To po pierwsze, ale po drugie, to jest również kwestia takiej szansy na rozwój i na konkurencyjność? Z jednej strony tak. Wydaje się, że głównym motywem dla inwestycji względem przedsiębiorców, względem źródeł odnawialnych, jest przede wszystkim kwestia oszczędności, no ale także tutaj wydaje się, że te kwestie takiego poczucia bycia zieloności, coraz bardziej zmierzania w kierunku ekologii, no także odgrywają coraz większe znaczenie. Tutaj też wchodzą takie jakby konieczność raportowania także poziomu zazielenienia przedsiębiorstw oraz podwykonawców danych przedsiębiorców, tak zwane wymagania ESG. I wydaje się, że ten kierunek będzie coraz mocniej, odgrywał coraz większe znaczenie w przyszłości. Zanotowałam sobie unijna polityka przeciwdziałania zmianom klimatu i transformacja energetyczna. To są te rzeczy, o których dużo się mówi, ale dzisiaj będziemy o nich mówić bardzo konkretnie. Bo tak jak pan wspomniał, raportowanie to już nie jest tylko, że możesz coś zrobić, tylko jesteś zobowiązany do tego, aby powiedzieć, jak to robisz, jak skutecznie. Kiedy pan mówił o tej zieloności, spojrzałam na naszą ścianę zieloną. Nie bez powodu zawsze też w wystroju tego studia ten akcent zielony jest po to, żeby państwu się utrwaliło, dlaczego to jest ważna tematyka. Panie Tomaszu, ja się wycofuję, scena jest pańska. Zapraszam na pierwszą prezentację. Okej. Dobrze. A więc tak, ja mam przyjemność pracować w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku, w Interdyscyplinarnym Zakładzie Analiz Energetycznych. Jest to taka instytucja dosyć, wydaje się, wyjątkowa na skalę kraju. My staramy się w tym naszym instytucie łączyć trzy w zasadzie takie główne funkcje. To jest naukę, biznes oraz politykę. Przepraszam. Okej. Mamy nasza instytucja ma powołane dwa centra naukowo-przemysłowe. Jedno z PSE Innowacje oraz drugie Narodowe Centrum Analiz Energetycznych z operatorami sieci przesyłowych. Ogólnie nasza instytucja w 100% finansuje się komercyjnie, finansuje się z źródeł zewnętrznych. Obecnie w ciągu ostatnich 2-3 lat realizowaliśmy około 30 projektów.
tak komercyjnych, jak i badawczych. Obecnie zatrudniamy około 50 osób. Narzędzia staraliśmy się głównie okay. Jeżeli chodzi o zakres tematyczny narzędzi, które my oferujemy, które my przygotowujemy, są to głównie narzędzia dla energetyki wielkoskalowej oraz energetyki rozproszonej. Z takich ciekawszych, które mogę tutaj przytoczyć, to potrafimy przewidywać generację źródeł odnawialnych czy planować rozwój sieci przesyłowej oraz identyfikować elementy krytyczne sieci przesyłowej. Względem energetyki rozproszonej, tutaj warto wspomnieć, że w latach 2019-2022 realizowaliśmy taki projekt rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii wspólnie z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Akademią Górniczo-Hutniczą. No i obecnie ten projekt jest w pewnej mierze kontynuowany w ramach takiego projektu OTE, czyli Obserwatorium Transformacji Energetycznej, gdzie głównym celem jest wypracowanie właśnie dedykowanych narzędzi dla administracji centralnej, które mają wspomagać te jednostki w przeprowadzeniu, tak powiem, zasadnej i w pełni uzasadnionej, w pełni ekonomicznie opłacalnej transformacji energetycznej. Ok, przechodząc do tematu wystąpienia, chciałem na wstępie wskazać, że ta definicja prosumeryzmu, czy definicja prosumenta indywidualnego jest w polskim prawie, funkcjonuje już od 2016 roku. Ona przez ten czas ulegała zmianom, większym i mniejszym. W roku 2019 definicja została poszerzona o tak jakby jednostki, o przedsiębiorców po prostu, bo we wcześniejszych wersjach prawnych, zapisach prawnych po prostu nie było takiej możliwości. Wcześniejszy system, który obowiązywał do kwietnia 2022 roku, opierał się na tak zwanym systemie opustowym, gdzie prosument, czyli ta firma, która miała przyłączoną mikroinstalację, traktowała sieć jako swoisty magazyn, gdzie za każdą oddaną jednostkę miała możliwość odebrania odpowiednio mniejszej ilości energii w dowolnym okresie czasu. Postarałem się tutaj przybliżyć jak ten system opustowy działa właśnie na prezentacji. No jak widać, tutaj są pewne nieścisłości. W takim systemie głównie sprzedawcy energii ponosili pewne koszty, które nie były pokrywane z innych źródeł. No i takie stwierdzenie doprowadziło do podjęcia prac przez ministerstwo do zmiany tego systemu. Tak jak wspomniałem, system ten został zmieniony w 2022 roku, wszedł w życie. I został wprowadzony nowy system rozliczania, który obowiązuje wszystkich prosumentów przyłączonych do sieci po kwietniu 2022 roku. System ten nazywa się Net Billing i polega na rozliczaniu finansowym, a nie ilościowym. To znaczy energia oddawana do sieci przez prosumenta, czyli na przykład przez przedsiębiorcę, jest rozliczana, sprzedawana po cenie miesięcznej publikowanej przez PSE, czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Ta cena jest publikowana na stronach internetowych, jest ogólnodostępna. Środki zgromadzone na dedykowanym subkoncie są wykorzystywane w kolejnym miesiącu do pokrywania kosztów energii, z tym zaznaczeniem, że jest brak możliwości pokrywania kosztów dystrybucyjnych. Także ten system, wydaje się, jest troszeczkę być może mniej opłacalny. Niemniej jednak wydaje się, że jest bardziej sprawiedliwy, ponieważ wszystkie koszty dystrybucyjne są pokrywane po prostu przez prosumenta i przez odbiorcę, w zależności oczywiście od pobranej energii. No i taki system wydaje się, że jakby premiuje czy stara się wypromować ten model autokonsumpcji, czyli zwiększenia jak największego zużycia energii w ramach budynku, w ramach przyłączonej instalacji do budynku.
No i coś, co warto podkreślić, to instalacje w ramach systemu prosumenckiego, maksymalna moc instalacji w ramach systemu prosumenckiego to 50 kW, jeżeli chodzi o prosumenta indywidualnego. No tej wielkości nie można stety albo niestety przekroczyć, także tutaj pewne ograniczenia względem przedsiębiorców głównie są. Niemniej jednak, jeżeli popatrzymy na zmiany z 2022 roku, można odnaleźć w ustawie dwie nowe definicje. To jest definicja prosumenta zbiorowego energii odnawialnej oraz definicja prosumenta wirtualnego energii odnawialnej. Jeżeli chodzi o prosumenta zbiorowego, ta definicja już zaczęła obowiązywać. Obowiązuje właśnie od kwietnia 2022 roku. Głównie dedykowana jest budynkom wielolokalowym. Elementem kluczowym tej definicji jest umowa o współpracy między prosumentami, którą należy zawrzeć, jeżeli chce się takie przedsięwzięcie przeprowadzić. W tej umowie powinny znaleźć się podstawowe informacje, takie jak przysługujące danemu mieszkańcowi, danemu licznikowi, mówiąc wprost, procentowy udział w danej instalacji znajdującej się na przykład na dachu lub w okolicy budynku. Należy wskazać także reprezentanta prosumentów, czyli taką osobę, podmiot, który będzie odpowiadał za kontakt z operatorem sieci dystrybucyjnej, ze sprzedawcą energii, z samymi prosumentami poszczególnymi, znajdującymi się na przykład czy to w bloku, czy to w budynku wielolokalowym, czy na przykład w jakiejś tak powiem, punkcie sprzedażowym na przykład, gdzie jest wiele punktów odbioru energii. No i jeżeli chodzi o tą definicję prosumenta zbiorowego, no tutaj możemy dostrzec, że w zasadzie sposób rozliczania jest tożsamy z tym, który widzimy w ramach prosumenta indywidualnego. To znaczy występuje autokonsumpcja, jeżeli energia jest konsumowana i produkowana w tym samym czasie, to odbiorca nie ponosi opłat dystrybucyjnych. Jeżeli chodzi o wielkość instalacji, to tutaj ustawodawca przewidział pewne ułatwienia. To jest instalacja wybudowana w ramach prosumenta, czy funkcjonująca w ramach prosumenta zbiorowego, może być większa niż 50 kW. Niemniej jednak sama część przypisana poszczególnym licznikom dalej musi być oscylować w okolicach 50 kW. No i tak jak wspomniałem, tutaj ważna jest także ta funkcja reprezentanta prosumentów. Wydaje się wręcz w mojej opinii, że to jest najważniejsza funkcja, która de facto scala całą tą definicję. Ja chciałem tutaj także w tym miejscu podkreślić, że my jako NCBJ zauważyliśmy, że brak takich inicjatyw, które wskazywałyby na możliwość powołania prosumenta zbiorowego. No i postaraliśmy się jako jednostka badawcza podejść do tego tematu dosyć kompleksowo. Pomagaliśmy jednemu z inwestorów w Rykach powołać takiego pierwszego prosumenta zbiorowego w Polsce. No i powiem szczerze, że to się udało. We wrześniu tego roku powołaliśmy, taki prosument zaczął funkcjonować w ramach jednego budynku wielolokalowego. Praca wykonana w tym zakresie nie była prosta. Musieliśmy dużo, że tak powiem, przetrzeć szlaków, ale wydaje się, że w tym momencie, jeżeli ktoś z Państwa, jeżeli ktoś, że tak powiem, jest zainteresowany tą definicją prosumenta zbiorowego, to jak najbardziej wydaje się to możliwe. Zachęcam także do zapoznania się z większą ilością informacji, na przykład na stronach internetowych. Dobry przewodnik przygotowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, gdzie jasno wskazują na potencjalne oszczędności, na te główne zasady funkcjonowania właśnie prosumenta zbiorowego. Okej, no wydaje się, że samo przeprocedowanie tej definicji prosumenta zbiorowego powinno być dosyć przemyślane. Tutaj największym problemem, który my identyfikowaliśmy właśnie powołując czy wspierając inwestora
w powołanie tego prosumenta zbiorowego, były rozmowy po prostu z mieszkańcami, z tymi właścicielami punktów poboru energii. W przypadku przedsiębiorców to także zakładam, że to może być to największy problem. Z tego względu, że no, należy tak jakby po pierwsze zidentyfikować właściciela dachu, na którym znaleźć ma się instalacja. No tutaj potrzebne są oczywiście zgody, trzeba zweryfikować nośność tego dachu pod względem technicznym. No i jeżeli takie informacje uzyskamy, te wszystkie, nawet jeżeli ta instalacja powstanie, no to należy w kolejnym kroku, że tak powiem, tą instalację w jakiś sposób podzielić, przydzielić do poszczególnych punktów. To też nie jest oczywiste. No, w różnych punktach odbiorczych mogą występować różne zużycia energii. No i tak naprawdę potrzebne są, czy niezbędne są tutaj pełne dane przykładowo o zużyciu energii w danym właśnie punkcie poboru energii. Co do modelu funkcjonowania takiego prosumenta zbiorowego, no tutaj możemy wyróżnić, wydaje się, wiele takich modeli. Może być inwestor zewnętrzny, mogą inwestować w taką instalację sami mieszkańcy, sami właściciele takich lokali usługowych. No albo możemy identyfikować także model mieszany. I ostatnia definicja, którą chciałem przybliżyć dzisiaj, to definicja prosumenta wirtualnego. Definicja ta została wprowadzona także w 2022 roku. Niemniej jednak została w pewien sposób przez ustawodawcę zamrożona i zacznie obowiązywać od lipca 2024 roku. Na czym polega definicja prosumenta wirtualnego? Polega na tym, że sama instalacja będzie mogła znajdować się w zasadzie w dowolnym miejscu w Polsce, a energia z tej instalacji, produkowana przez tą instalację, może być przypisywana do poszczególnych punktów odbiorczych, na przykład przedsiębiorców czy mieszkańców. Wydaje się, że ta definicja w moim odczuciu jest obecnie troszeczkę niedostrzegana. Taki model obecnie działa na Litwie oraz w niektórych Stanach Zjednoczonych, na przykład w Kalifornii. I tam powiem szczerze, że on odnosi dosyć spore sukcesy. Powstaje wiele instalacji takich wielkogabarytowych, bym powiedział, które są po prostu dzielone na takie mniejsze części, które są przypisywane poszczególnym mieszkańcom. Tutaj warto także też wspomnieć, że występuje ten limit 50 kW, co z punktu widzenia przedsiębiorców może być pewnym ograniczeniem, no ale tutaj też ustawodawca przewidział inne rozwiązania prawne dedykowane większym przedsiębiorcom, o których powie za chwilę kolejny prelegent. To jest definicje linii bezpośredniej czy nowelizacje zakresu umów PPA. No i to w zasadzie tyle z mojej strony. Jeżeli pojawiałyby się z Państwa strony jakiekolwiek pytania w zakresie czy to definicji prosumenta indywidualnego, czy definicji prosumenta zbiorowego, czy definicji prosumenta wirtualnego, to jak najbardziej jestem do Państwa dyspozycji. Myślę, że o zbiorowego jeszcze ja będę pytać z dużym zainteresowaniem. Tym bardziej, że mówił Pan, że tak opornie nam idzie wykorzystywanie tej opcji, a ona jest i może warto jednak zachęcić do tego, aby próbować zwrócić swoją uwagę w tę stronę, nie tylko będąc mieszkańcem miejscowości Ryki, ale również innych. Oczywiście. Bardzo Panu dziękuję tymczasem za to wprowadzenie. Pan Tomasz Chmiel, pierwsza prezentacja za nami, drodzy Państwo. Za chwilę na naszym fotelu eksperta nastąpi zamiana miejsc. Nawet ona nie jest nieoczekiwaną zamianą miejsc, jest jak najbardziej oczekiwaną. Czas, drodzy Państwo, na spotkanie z kolejnym naszym dzisiejszym gościem. Przypomnę, że mówimy o tym, aby produkować, zużywać i oszczędzać. Myślę, że o tym oszczędzaniu też będziemy mówić z perspektywy przedsiębiorców w drugiej części naszego spotkania, a więc po prezentacjach połączymy się również z gośćmi, którzy będą z nami zdalnie i tam też ta perspektywa właśnie konkretnej firmy, która korzysta z różnych nowoczesnych rozwiązań w temacie energetyki. A ze mną już
Pan Andrzej Strzałkowski, główny specjalista w Departamencie Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, doktorant w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Panie Andrzeju, dzień dobry. Witam pana serdecznie już teraz w studiu. Witaliśmy się przed wejściem do naszego studia i przed kamerami, a teraz już całkiem oficjalnie. Nowe możliwości przyłączania i odbierania energii elektrycznej z OZE. Linia bezpośrednia i cable pooling. Czy będziemy mówić przede wszystkim o fotowoltaice, czy również o innych odnawialnych źródłach energii? Czy jednak fotowoltaika to jest taki temat, na którym się państwo skupiają? Nie, jeżeli chodzi o te dwie instytucje, o których chcę powiedzieć, właśnie dotyczące przyłączania odnawialnych źródeł energii, no to tak naprawdę dotyczy to wszystkich odnawialnych źródeł energii, tak? Czyli, no ale w praktyce no, najpopularniejszą no, technologią i no, taką, którą też się uwzględnia w polityce energetycznej państwa, no to jest jednak fotowoltaika, energia wiatrowa, no i też biogaz, też jest taki kierunek w stronę magazynowania energii, ale to jak na teraz, to te dwie instytucje przede wszystkim są, myślę, obiecujące dla energii wiatrowej i fotowoltaiki. Pan Andrzej trzyma tak dumnie kliker w dłoniach, to kliker jest nam potrzebny do prezentacji, więc ja na razie zamieniam się w słuch, a później jeszcze będę dopytywać. Zapraszam państwa na kolejną dzisiaj prezentację. Dobrze. A więc tak, no wstępnie zaczynając prezentację takich dwóch instytucji, czyli tej właśnie linii bezpośredniej i cable poolingu, najpierw chciałbym właściwie powiedzieć, no po co te dwie instytucje są potrzebne i dlaczego one mają no, bardzo istotne znaczenie, szczególnie teraz. No otóż mój przedmówca mówił o prosumentach energii odnawialnej, no co, które no, prosumenci są instytucjami nakierowanymi no, przede wszystkim na zachęcenie do przyłączania nowych mocy odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej. No oczywiście, no nieco więksi przedsiębiorcy mogliby być zainteresowani no właśnie podpisywaniem umów PPA bezpośrednio ze sprzedawcami energii. Część przedsiębiorców mogłaby chcieć też zainwestować w swoje instalacje odnawialnych źródeł energii, no, które są większe niż te przewidziane przez instytucje prosumentów. No i tak, no jeżeli chodzi o transformację energetyczną, no to no, jedną kluczową płaszczyzną jest przyłączanie do sieci nowych źródeł odnawialnych źródeł energii, nowych mocy. Natomiast no, to jest jedna strona medalu dotycząca tego, żeby istniały zachęty finansowe, zachęty ekonomiczne do przyłączania takich nowych mocy. Natomiast w obecnym czasie no, kluczową barierą w transformacji energetycznej Polski, w przyłączaniu tych nowych mocy, no, okazują się ograniczenia polskiego systemu elektroenergetycznego. Tak? Ten system no, jednak ma swoje lata. No, niestety no, mamy zapóźnienia, jeżeli chodzi o modernizację tego systemu. No i to skutkowało tym, że w miarę przyłączania nowych mocy OZE w latach 2021-2022 URE zaczęło masowo otrzymywać informacje o odmowach przyłączenia nowych mocy do sieci elektroenergetycznej. W ogromnej mierze dotyczy to właśnie odnawialnych źródeł energii. No mianowicie w latach 2021-2022 URE otrzymało informacje o ponad 10 tysiącach odmów przyłączenia do sieci na łączną moc ponad 65 gigawatów. Jest to no dziewięciokrotny wzrost w stosunku do poprzedniego okresu, 2019-2020, ogromny wzrost. Natomiast skala tych odmów, jeżeli chodzi o te 65 gigawatów, żebyśmy sobie uświadomili, to jest tak naprawdę większa moc niż cała moc zainstalowana źródeł wytwórczych w Polsce na koniec września tego roku, tak? Czyli odmówiono przyłączenia czy wydania warunków przyłączenia
na nowe moce, które no de facto przekraczają moc obecną zainstalowaną, więc no pokazuje to, jaka to jest wielka strata, no jeżeli chodzi o przełączanie nowych mocy odnawialnych źródeł energii. I właśnie cable pooling i linia bezpośrednia są takimi instytucjami. Oczywiście podstawą musi być rozwój, inwestycje w sieci przesyłowe, dystrybucyjne, budowa nowych sieci, unowocześnianie. Natomiast no to oczywiście będzie trwało jakiś okres czasu. Takimi rozwiązaniami, powiedzmy, no, które można najszybciej wdrożyć, no to właśnie jest cable pooling, którego no, potencjał oszacowano nawet na 25 gigawatów, więc to jest istotna część z tych odmów, które można byłoby jednak zainstalować na podstawie przy skorzystaniu z cable poolingu. W przypadku linii bezpośredniej no, to byłyby przynajmniej kolejne 7 gigawatów dla przemysłu, ale no, licząc też mniejszych przedsiębiorców, to byłyby to nowe moce. No, innymi słowy, dzięki tym dwóm instytucjom być może udałoby się przyłączyć nowe moce OZE, które przekraczałyby całą moc zainstalowaną OZE obecnie. No i tak, no jeżeli chodzi o cable pooling, czym jest, jak został wprowadzony? Został wprowadzony ustawą o zmianie ustawy OZE i innych ustaw. Instytucja ta została wprowadzona do prawa energetycznego, weszła w życie 1 października. Polega na tym, że mianowicie dotychczas było tak, że jeżeli chciało się przyłączyć odnawialne źródło energii, powiedzmy 2-megawatowy wiatrak, no to można było i jeżeli moc przyłączeniowa dostępna wynosiła 2 megawaty, no to można było przyłączyć maksymalnie 2-megawatowy wiatrak lub na przykład 2-megawatową instalację fotowoltaiczną. Cable pooling polega na tym, że pomimo, że dostępna moc przyłączeniowa wynosiłaby przykładowo 2 megawaty, to można przyłączyć w tym miejscu przyłączenia instalację OZE przekraczającą te 2 megawaty, czyli przykładowo można byłoby przyłączyć na przykład, nie wiem, 1,5 megawata w wietrze i na przykład 4 megawaty w fotowoltaice. Dlaczego byłoby to uzasadnione? Ponieważ no, źródła OZE mają to do siebie, że są pogodozależne i też ich profile produkcji się różnią. Przykładowo no, fotowoltaika głównie produkuje energię w ciągu dnia, no, szczególnie w okresie największego nasłonecznienia. Elektrownie wiatrowe bardzo dużo energii produkują w nocy, więc pomimo, że moc zainstalowana, przyłączona do sieci byłaby większa niż dostępna moc przyłączeniowa, to te dwa źródła często nie wprowadzałyby maksymalnej ilości mocy w tym samym czasie, tylko fotowoltaika głównie wprowadzałaby w ciągu dnia, farma wiatrowa w nocy i dzięki temu w pełniejszym wymiarze można byłoby wykorzystać tą ograniczoną moc przyłączeniową, no ale i jednocześnie wprowadzić do systemu więcej zielonej energii i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Jeżeli chodzi o wymagania prawne dotyczące cable poolingu, no po pierwsze warto zauważyć, że on dotyczy przyłączania do linii elektroenergetycznych większych niż 1 kW, o napięciu większym niż 1 kV. No, czyli no to będzie przynajmniej średnie napięcie, więc no dotyczy to już takich większych źródeł. Można przyłączyć w jednym punkcie przyłączenia większą ilość instalacji OZE, no to czyli na przykład elektrownie wiatrowe, elektrownie fotowoltaiczne i na przykład biogaz, można dorzucić do tego jakiś magazyn energii. Co istotne, te wszystkie instalacje nie muszą należeć do jednego podmiotu, mogą należeć do różnych podmiotów. No i jest takie ograniczenie, że to miejsce przyłączenia nie może być instalacją odbiorcy końcowego, czyli to ma być miejsce przyłączenia no, do sieci, a nie w ramach instalacji odbiorcy końcowego. No jaka jest procedura?
No, procedura zaczyna się standardowo, czyli po prostu składa się wniosek o określenie warunków przyłączenia. Przy tym ten wniosek składa się dla wszystkich przyłączanych instalacji. Czyli tak jak normalnie przyłączaliśmy farmę, też składaliśmy wniosek o określenie warunków przyłączenia, to tak jak przyłączamy jednocześnie farmę wiatrową, fotowoltaiczną, biogaz, to dla nich wszystkich jest jeden wniosek. No i on jest składany przez jeden podmiot, wniosek określa to jedno miejsce przyłączenia, całościową moc tych wszystkich instalacji. Jeżeli moc przyłączeniowa jest niższa, ta dostępna moc, niż moc, którą chcemy przyłączyć, ta moc zainstalowana, no, bo właśnie o to nam chodzi w cable poolingu, wtedy no, musimy opisać w tym wniosku rozwiązania techniczne, które uniemożliwiają wprowadzanie większej mocy przyłączeniowej, wprowadzanie większej mocy niż moc przyłączeniowa. Czyli jeżeli no, nasze instalacje mają 3 MW, ale moc przyłączeniowa to są 2 MW, no to musimy zastosować takie środki techniczne, tak zwany strażnik mocy, który zawsze jednak będzie ograniczał tą moc wprowadzaną no właśnie do tej mocy, która jest dostępna na sieci elektroenergetycznej, no żeby nie doprowadzić do awarii czy niebezpiecznych sytuacji. Koszt zakupu no, takiego strażnika mocy no, ponosi inwestor czy inwestorzy, jeżeli jest ich kilku. Natomiast nadzór bieżący i też zmianę nastaw, ustawień takiego strażnika mocy, to już będzie odpowiedzialność operatora systemu dystrybucyjnego. I następnie standardowo podpisujemy umowę przyłączeniową. Ona też określa wymagania dotyczące punktów pomiarowych, dotyczące tego strażnika mocy. Co istotne, miejsce dostarczania energii elektrycznej dla tych wszystkich instalacji no, będzie jedno, ale każda instalacja będzie miała swój własny punkt pomiarowy, czyli będziemy mogli monitorować, ile każda z tych instalacji, czy wiatrowa, czy fotowoltaiczna, wprowadza energii. No, przewidziane są też oczywiście no, przepisy, no, można powiedzieć, de facto karne, czyli no, za przekroczenie tej mocy przyłączeniowej, czyli jeżeli byśmy wprowadzili więcej niż możemy, no, przewidziane są opłaty dokładnie takie, jak za nielegalny pobór energii z sieci, czyli no, jak za kradzież energii, tak mówiąc w cudzysłowie. No więc no bardzo, bardzo wysokie, dlatego trzeba no jednak uważać, no bo to też jest związane z bezpieczeństwem. No i w przypadku takiego przekroczenia, no oczywiście operator może wstrzymać dostarczanie energii, może ograniczyć, no i nie będzie tutaj żadnego prawa do rekompensaty czy odpowiedzialności za szkody, tak? Czyli jeżeli no przekroczymy tą moc, na którą się umówiliśmy, no to wtedy no, operator może zainterweniować i nie będziemy tutaj mieli prawa do jakiegoś odszkodowania z tego tytułu. Tak, no i musimy wszystko doprowadzić no, do porządku i wtedy operator znów by pozwolił wprowadzać taką energię. W przypadku wielu podmiotów, to znaczy jeżeli te instalacje są należą do różnych podmiotów, sytuacja wygląda tak, że wniosek składa w imieniu wszystkich podmiotów, to znaczy składa w swoim imieniu, ale dla tych innych podmiotów jeden z wybranych podmiotów i tak samo ten jeden podmiot podpisuje umowę przyłączeniową czy dla tych wszystkich instalacji, potem umowę o dystrybucję lub przesyłanie energii. Natomiast przed podpisaniem umów i wystąpieniem o określenie warunków przyłączenia dla tych innych podmiotów, no te podmioty muszą między sobą zawrzeć porozumienie no i ustalić, no który podmiot będzie ich reprezentował, no jakie są warunki współpracy, dzielenia się uprawnieniami, obowiązkami, podział środków z tytułu redysponowania, jeżeli operator no, skorzystałby z takich środków bilansowania systemu. No i po trzecie, no, należy w takim wypadku dodatkowe załączniki załączyć, na przykład oświadczenie każdej ze stron o ponoszeniu odpowiedzialności solidarnej za przekroczenie mocy, bo wtedy te wszystkie podmioty muszą się umówić na odpowiedzialność solidarną w sytuacji takiej, jeżeli taka moc byłaby przekroczona.
No i to jest cable pooling i to bardzo, bardzo obiecujące rozwiązanie. Jak mówiłem, być może 25 gigawatów nowych mocy udałoby się przyłączyć. Natomiast drugą instytucją jest linia bezpośrednia. Linia bezpośrednia to jest taka instytucja, która w przeciwieństwie do cable poolingu w pewnym sensie chce obejść te ograniczenia istniejącej sieci przesyłowej, dystrybucyjnej. Mianowicie linia bezpośrednia to linia, która bezpośrednio łączy wytwórcę z odbiorcą energii. Czyli jeżeli mamy jakąś swoją firmę, możemy się taką linią bezpośrednio połączyć z farmą wiatrową, z farmą fotowoltaiczną i nie musimy korzystać z tej powszechnej sieci dystrybucyjnej, bo na przykład nie było tam możliwości przyłączenia się do niej, czy przyłączenia na przykład takiej farmy fotowoltaicznej. To w skrócie. Jeżeli chodzi o przepisy, linią bezpośrednią mamy dwie sytuacje, gdzie linia bezpośrednia może być wykorzystana. Jedna sytuacja jest taka, że ta farma fotowoltaiczna czy ogólnie instalacja odnawialnego źródła nie wprowadza energii do sieci powszechnej, tylko całą energię wprowadza za pośrednictwem linii bezpośredniej. Więc to jest ograniczenie, że ta instalacja nie może wprowadzać jednocześnie przez linię i do sieci. Natomiast może dostarczać energię do dowolnego odbiorcy. No i taki odbiorca następnie też może wprowadzać energię już do sieci. Oczywiście musi mieć odpowiednią umowę z operatorem, ewentualnie koncesję, jeżeli jest wymagana i tak dalej. Jest też druga opcja, gdzie ten wymóg po stronie instalacji jest zniesiony, czyli instalacja, przykładowo farma wiatrowa, może wprowadzać jednocześnie i linią bezpośrednią, i energię do powszechnej sieci dystrybucyjnej czy przesyłowej, ale z drugiej strony po stronie odbiorcy musi być podmiot, który będzie posiadał koncesję na obrót, więc na razie są te przepisy skonstruowane tak, że coś za coś. Natomiast jeżeli mamy jakąś farmę fotowoltaiczną lub wiatrową, która koniecznie musi wprowadzać energię do powszechnej sieci, ale byłaby też chętna przyłączyć przedsiębiorców przykładowo wokół, wtedy tacy przedsiębiorcy musieliby zdobyć koncesję na obrót. Ile jeszcze, jak z czasem stoję? Bardzo dobrze. Tak, więc to tak, jeżeli chodzi o definicję. Jeżeli chodzi o procedurę, tutaj procedura faktycznie jest trochę bardziej skomplikowana niż może w cable poolingu. Też to wynikało z tego, że operatorzy sieci chcieli się upewnić, że te linie bezpośrednie nie będą jakoś wpływać negatywnie na tą powszechną sieć dystrybucyjną i przesyłową. Procedura wygląda tak, że należy złożyć kompletne zgłoszenie, ono jest opisane w przepisach, kompletne zgłoszenie, w tym ekspertyzę wpływu na sieć, do Urzędu Regulacji Energetyki. Czyli jeżeli chcemy wybudować taką linię bezpośrednią i z niej korzystać, to musimy po prostu zgłosić ją do Urzędu Regulacji Energetyki i załączyć ekspertyzę wpływu na sieć przygotowaną przez uprawnioną osobę. Te wymagania dotyczące tych osób są określone w przepisach. Ja tutaj tylko zasygnalizowałem, które to są przepisy ustawy prawa energetycznego. Składamy zgłoszenie. Prezes URE otrzymuje takie zgłoszenie. Jeżeli nie podejmie żadnych czynności w ciągu 45 dni, to jest tak zwana milcząca zgoda. Wtedy automatycznie musi dokonać wpisu, możemy budować i korzystać z linii bezpośredniej. Jeżeli jednak w ciągu tego czasu uzna, że należy dokonać jakichś dodatkowych czynności, wtedy ta procedura może się przedłużyć, bo URE może wezwać do uzupełnienia braków formalnych, może wezwać do udzielenia wyjaśnień przez tego inwestora inwestującego w linię bezpośrednią.
a może także wystąpić o sporządzenie drugiej ekspertyzy lub o sporządzenie ekspertyzy przez OSD, czyli operatora systemu dystrybucyjnego. No, w takim wypadku no, musi poinformować w ciągu tych 45 dni zgłoszeniodawcę, no, że on podjął takie kroki. No i tutaj no, w zależności od tego, co w którą stronę pójdzie, no, w przypadku OSD, no, to OSD jest związane tutaj terminem na dostarczenie takiej ekspertyzy. No, w przypadku drugiej ekspertyzy może to trwać trochę dłużej, no bo URE no, sam będzie zlecać taką drugą ekspertyzę. Ostatnim etapem, jeżeli no, URE zdecydował się na jakieś dodatkowe czynności, no już będzie decyzja, ostateczna decyzja URE, albo dokonanie wpisu, albo odmowa dokonania wpisu. Tutaj też no, URE jest związane terminem 45 dni. No, jeżeli by nic nie zrobił w ciągu 45 dni, ponownie jest tak zwana no, milcząca zgoda, tylko taka zmodyfikowana, no bo URE no, jednak ma obowiązek dokonać tego wpisu. Natomiast jeżeli no, może też w tym czasie wydać po prostu pozytywne rozstrzygnięcie czy wcześniej niż przed upływem tych 45 dni lub może odmówić wpisu takiej linii bezpośredniej. No, odmowa wpisu do wykazu linii bezpośredniej może być tylko w przypadkach określonych prawem. No i mamy tutaj wypisane te przypadki. No oczywiście to jest no, nieuzupełnienie braków formalnych. Jest no, coś podobnego, mianowicie no, jeżeli ekspertyza została sporządzona przez osobę nieuprawnioną lub podmiot nieuprawniony, została sporządzona na niedbale lub niezgodnie ze sztuką, no to URE to będzie oceniał. Ale też no, jeżeli ekspertyza no, wskazuje negatywny wpływ na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, to jest też pojęcie sprawa energetycznego, no, że to musi być naruszenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, czyli coś w miarę jednak konkretnego. No, lub jeżeli sam URE no, na podstawie całości dokumentacji i swojego postępowania sam stwierdzi, że jest negatywny wpływ na bezpieczeństwo dostaw. Więc no, w zależności od rozstrzygnięć URE, no, może to się skończyć na tych 45 dniach, może się skończyć, że po prostu URE nie będzie dalej drążył i po prostu wpisze tą linię bezpośrednią, ale no, w przypadku pewnych wątpliwości może jednak no, zasięgać dodatkowych ekspertyz i też sam prowadzić jakieś postępowanie wyjaśniające. Na szczęście no, mamy też procedurę uproszczoną. Mianowicie ona polega na tym, że w przypadku odbiorcy nieprzyłączonego do sieci, czyli odbiorcy, który po prostu no, chce skorzystać z linii bezpośredniej, no, ale sam nie jest przyłączony do sieci, lub w przypadku linii bezpośredniej, które łączą instalacje OZE o mocy nie większej niż 2 MW, wtedy no, możemy skorzystać z procedury uproszczonej, która polega po prostu na tym, że zgłaszamy to URE, i nie musimy załączać ekspertyzy i URE ma obowiązek wpisać taką linię tylko na podstawie dokumentacji. No, może odmówić wpisu jedynie na podstawie no, braków formalnych, no, ale wtedy no, musi wezwać do uzupełnienia tych braków. Więc no, mamy tutaj taki automatyczny też tryb. Do takich nie większych niż 2 MW, no, to może być myślę korzystne rozwiązanie, szczególnie dla jakichś może średnich przedsiębiorców, mniejszych przedsiębiorców, którzy na przykład wspólnie, też w ramach klastra energii, we współpracy z samorządem terytorialnym chcieliby w takie mniejsze instalacje zainwestować, no to tutaj no, mamy też uproszczoną procedurę. Już kończąc tą prezentację, no, jeżeli chodzi o opłaty, no niestety jak na razie, jeżeli chodzi o przepisy, one przewidują opłaty dotyczące przesyłania energii linią bezpośrednią i są to opłaty niezależnie od opłat dotychczas ponoszonych, czyli mamy na przykład firmę, która pobiera energię normalnie no, z powszechnej sieci, no i ona tam płaci opłatę stałą, opłatę zmienną, sieciową i tak dalej, więc te opłaty pozostają bez zmian, ale jak ona dodatkowo chce jeszcze przyłączyć się linią bezpośrednią
i zasilić jakieś tam swoje dodatkowe budynki. Wtedy też z tego tytułu przesyłania tej energii linią bezpośrednią są dodatkowe opłaty. One są no nieco niższe, mianowicie jest to 50% stawki sieciowej, czyli stawka sieciowa jest obniżona o połowę, 100% stawki jakościowej, no więc tutaj no bez zmian i 100% opłaty mocowej. I te opłaty są określane w stosunku do tej taryfy, która obecnie obowiązuje danego odbiorcę. I to są opłaty maksymalne. One mogą zostać obniżone w drodze rozporządzenia, ale no tylko obniżone. Bo na razie tego rozporządzenia wydaje mi się, że jeszcze nie ma. Więc no, dopóki nie ma rozporządzenia, stosuje się te maksymalne opłaty zgodnie na mocy przepisów ustawy, więc już można obecnie budować linię bezpośrednie, znaczy najpierw zgłaszać, potem budować te linie bezpośrednie. Tutaj mają Państwo źródła, z których korzystałem. Dziękuję. Bardzo dziękuję za te wszystkie cenne informacje. Notowałam jednym okiem zaglądając do prezentacji, drugim uchem słuchając, a notując również to, o czym Pan mówił. Za chwilę pytania, również te od Państwa. Zachęcam serdecznie do tego, aby się Państwo włączali i swoje pytania do nas podsyłali. Będę je podglądać. Krótka przerwa po tej prezentacji. Za moment dołączą do nas eksperci, którzy są w różnych częściach Polski, ale korzystając z nowych technologii możemy się połączyć i odpowiedzieć na kolejne Państwa wątpliwości związane z naszym dzisiejszym tematem. Produkuj, zużywaj, oszczędzaj. Dzisiaj pod lupą energia odnawialna dla przedsiębiorców. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że są Państwo z nami po przerwie. Przypominam, że temat naszego dzisiejszego spotkania, naszej wideokonferencji z cyklu Idea Rozwoju Twojego Biznesu, cyklu, który organizują Ministerstwo Rozwoju Technologii i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, to produkuj, zużywaj, oszczędzaj, energia odnawialna dla przedsiębiorców w kilku krokach, a może nawet kilkunastu, bo sporo tych treści już od naszych dzisiejszych gości do Państwa powędrowało. Zachęcam, przypominam, aby włączać się do dyskusji, nie wyłączać zupełnie, tylko wprost przeciwnie, wrzucać swoje pytania. Jeżeli tylko mają Państwo jakieś komentarze związane z naszym dzisiejszym tematem, to bardzo zachęcam do tego, aby się nimi z nami podzielić. W studiu, zgodnie z tym, co Państwo widzieli wcześniej, nasi goście, pan Tomasz Chmieli, pan Andrzej Strzałkowski, ja panów ponownie witam i przenosimy się do naszego wirtualnego studia, które dzisiaj w różnych częściach Polski. Z nami dwóch kolejnych gości, perspektywa biznesu, bardzo konkretne podejście właśnie przedsiębiorców do tego, jak wykorzystywać odnawialne źródła energii, czego brakuje, co by się przydało, żeby to było jak najbardziej skuteczne. Są z nami pan Patryk Jesz, firma Elmech ASE, albo ASE. Dzień dobry, panie Patryku, czy my się widzimy, czy się słyszymy? Pierwsze pytanie. Dzień dobry, tak, widzimy się, słyszymy. Firma Elmech ASE, pierwsza wersja jak najbardziej poprawna. Dziękuję bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że ta nasza dyskusja wywoła może burzę mózgów w firmach, u naszych przedsiębiorców i znajdą sposoby na to, jak zmniejszyć te koszty energii. Panie Patryku, tytułem wprowadzenia, zanim jeszcze taka twarda merytoryka związana z dyskusją, to prośba do Pana o to, aby powiedział Pan w kilku słowach, czym się Państwo zajmują, w jaki sposób ten nasz dzisiejszy temat jest dla Was ważny z punktu widzenia biznesowego? My zajmujemy się produkcją magazynów energii, przemysłowych magazynów energii, co jest najistotniejsze, oraz urządzeń służących do poprawy jakości energii. W skrócie ujmując, można powiedzieć, że przyczyniamy się do tego, że poprawiamy efektywność energetyczną przedsiębiorców oraz pozwalamy im zmniejszać bądź optymalizować koszty związane z zakupem energii. Mamy już kilkanaście realizacji w Polsce, jeśli chodzi o przemysłowe magazyny energii. To jest stosunkowo temat nowy. Ale jeśli chodzi o poprawę jakości energii, tutaj już mamy niemal 20-letnie doświadczenie z dużymi sukcesami w zmniejszaniu poboru energii czynnej przez duże zakłady przemysłowe, między innymi browary, huty, kopalnie, duże obiekty energochłonne. Naszym celem jest to, żeby pokazywać, nieść w Polskę ideę magazynowania energii i pokazywać, że ma to sens. Ma sens w czasie transformacji energetycznej, aktywne zarządzanie tą energią, nie bycie biernym, wzięcie udziału w tej całej zmianie, kiedy do tej pory mieliśmy tylko producenta energii i odbiorcę energii. W tym momencie również producenci stają się odbiorcami i odbiorcy stają się producentami,
o czym panowie wcześniej wspominali. Więc naszym celem jest to, żeby krzewić ideę magazynowania, ale także zwiększać konkurencyjność naszych klientów na rynku w stosunku do podmiotów zagranicznych i krajowych. Już kilka pytań w mojej głowie narodziło się, kiedy opowiadał pan o waszej działalności, ale będzie na nie czas. Na razie pięknie dziękuję i ja panu dziękuję za pański czas i za to, że mógł pan dzisiaj do nas dołączyć. Ciąg dalszy nastąpi, proszę się nie rozłączać, a tymczasem przenosimy się do naszego kolejnego gościa. Jest z nami również współzałożyciel i członek zarządu firmy Plantalux, a także współzałożyciel i prezes zarządu firmy Green Jungle, pan Rafał Lachowski. Panie Rafale, dzień dobry. O, i nie wiem, czy dzień dobry. Uff. Jestem. Dzień dobry. Bardzo dziękuję również za zaproszenie i możliwość udziału w dzisiejszym webinarze. Może od razu zacznę też, czym się zajmujemy w tym naszych obu spółkach. Bardzo chętnie, o to chciałam poprosić. Jako Plantalux produkujemy oświetlenie LED-owe do uprawy roślin. Zajmujemy się tym już od 2015 roku i jakkolwiek odnawialne źródła energii na tamten czas jeszcze nie były bardzo popularne, to teraz przez rosnące ceny surowców energetycznych już nie tylko, żeby zaślić nasze lampy, ale również, żeby ogrzewać obiekty typu szklarnie zimą, potrzeba bardzo dużo energii i to niestety hamuje obecnie rozwój branży, nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie. Z drugiej strony jako Green Jungle prowadzimy testy na uprawach roślinnych w ściśle kontrolowanym środowisku i to są środowiska całkowicie odcięte od świata zewnętrznego. Więc tutaj jedyne światło, jakie trafia do roślin, jest to światło sztuczne i dzięki tak wytworzonemu środowisku możemy dowolnie je kreować i zmieniać i wiemy, jak na przykład rośliny będą reagowały na zmiany klimatu. I tutaj potrzebujemy bardzo dużo energii, żeby prowadzić takie badania i sami obecnie już korzystamy z fotowoltaiki. Mamy tyle, co maksymalnie mogliśmy bez zgłoszenia budowy robić i maksymalnie to zmieściło się na naszym dachu i to jest niestety tylko 50 kWp. No właśnie wyrwał mi pan pytanie z głowy, czyta pan w moich myślach, panie Rafale, ponieważ chciałam zapytać, czy jesteście firmą samowystarczalną energetycznie. Myślę o was jako o nowoczesnej bardzo firmie, takiej, która wykorzystuje nowe technologie. Zastanawiam się, czy również w tym aspekcie jest to możliwe, czy z różnych względów to ograniczone. Znaczy, zrobiliśmy tyle, co mogliśmy, bo niestety energii wiatrowej tu nie wykorzystamy, dookoła są też inne zabudowania. Dachu mamy niestety zbyt mało, żeby dołożyć jeszcze tej fotowoltaiki, więc mamy dachy pokryte we wszystkich naszych budynkach. Są dni, kiedy jesteśmy samowystarczalni i wszystko, co z fotowoltaiki zostanie wytworzone, konsumujemy na własne potrzeby. Praktycznie do sieci nie oddajemy nic, może kiedy są jakieś prace techniczne w pomieszczeniach prowadzone, kiedy nie ma akurat uprawy roślinnej, to wtedy coś oddajemy do sieci. Ale co do zasady moglibyśmy trzykrotnie zwiększyć powierzchnię paneli i wtedy bylibyśmy samowystarczalni przez tą część roku, kiedy mamy słońce. Bardzo dziękuję za to wprowadzenie i za te wstępne informacje. Proszę się absolutnie nie rozłączać. Tego czarnego ekranu już nie chcemy. Chcemy, żeby pan był z nami w pełnej krasie. Mam nadzieję, że to się uda. Panie Patryku, pytanie do pana z tej perspektywy biznesowej. Powiedział pan, że krzywicie jakby taką informację o tym, że magazynowanie energii ma sens, że przekonujecie do tego przedsiębiorców również. Jak trudną grupą do przekonania są mali i średni przedsiębiorcy? Czy trudno, to zależy tak naprawdę od tego, jakie mają zużycie energii, ile płacą za tę energię i w perspektywie, ile mogą zaoszczędzić. Bo szczerze mówiąc, my głównie w naszej komunikacji z przedsiębiorcami posługujemy się takim naszym urządzeniem, które stworzyliśmy, które pokazuje zwrot z montażu fotowoltaiki czy instalacji wiatrowej z magazynem energii na obiekcie, plus jeszcze kilka dodatkowych kwestii, które pomagają zmniejszyć te wydatki, czyli obniżenie mocy zamówionej, obniżenie, czy na przykład zmiana taryfy z jednostrefowej na trójstrefową, kiedy możemy sobie decydować, kiedy kupować tę energię tańszą i zużywać w czasie, kiedy jest ona droższa. Więc tutaj nie chodzi może o to, że to jest trudny sektor. To problem w tym momencie jest w tym raczej, że trudno jest znaleźć środki na finansowanie takich inwestycji. Te programy są tak naprawdę nieliczne, bo są to programy najczęściej wykonywane przez fundusze ochrony środowiska, więc dlatego często są to projekty regionalne, wojewódzkie. Ale tak jak mówię, tutaj staramy się najczęściej przekonywać
tym, jaki jest zysk z tego. Nie będę tutaj długo opowiadał o tym, w jaki sposób się oszczędza, co dokładnie wpływa na to. Przejdę do liczb, tak jak zazwyczaj to robimy. W Gdańsku, na terenie kampusu Grupy Technologicznej ASE, gdzie stoi nasz pierwszy magazyn energii od 2021 roku, on początkowo był naszym testem, poligonem testowym, w 2022 roku on już od początku roku zaczął pracować tak naprawdę pełną parą po to, żeby wygenerować jak największą oszczędność. W styczniu 2023 roku dyrektor finansowy spółki wziął faktury, usiadł, przeliczył wszystko. Jaki mieliśmy efekt? Efekt mieliśmy taki, że zamiast wydać 710 tysięcy złotych rocznie na zakup energii elektrycznej, firma wydała o 215 tysięcy mniej, co jednocześnie dało 30% oszczędności. Wynikła ona z jednej strony z poprawy jakości energii, czyli z usuwania zakłóceń, redukcji strat, kompensacji mocy biernej, bo tam też zostało wymienione oświetlenie na LED-owe z tradycyjnego, więc te opłaty gdzieś się pokazały, plus jeszcze filtracja wyższych harmonicznych, ale w to już nie będę wchodził, bo to jest bardzo skomplikowane, i zarządzanie energią samo w sobie, czyli decydowanie o tym, kiedy kupić, zwiększanie autokonsumpcji, bo tutaj udało nam się zwiększyć autokonsumpcję do 100%, to jest to, o czym mówił pan Tomasz na początku, że te dzisiejsze systemy wspierają system zużywania energii na własny użytek, więc tutaj magazyny energii jak najbardziej pomagają to robić, więc te 30% w skali roku, czyli 215 tysięcy, to jest naprawdę duża kwota. To jest kwota, która pomoże bez problemu postawić firmie kolejną fotowoltaikę, bo tam co istotne trzeba powiedzieć, ta fotowoltaika nie jest zbyt duża, bo to jest 34 kW w piku, więc ona na co dzień jest, można powiedzieć, zużywana w 100%, ale jeśli przychodzą weekendy, to wtedy ta energia niestety nie jest zużywana i nadwyżki, które zostają wyprodukowane, są po prostu magazynowane i wykorzystywane w poniedziałek z samego rana i możemy wtedy zużyć tę darmową energię. Więc tutaj na pewno są... Bardzo ważnym argumentem są te kwestie finansowe, ale z drugiej strony, jeśli popatrzymy na cały trend transformacji energetycznej, tego, że dążymy do niskoemisyjności, a w konsekwencji zeroemisyjności, to to, że redukujemy swój ślad węglowy, to jest jedna rzecz, i druga rzecz to jest to, że stajemy się bardziej konkurencyjni, obniżając swoje koszty, ale również jeśli firma eksportuje swoje produkty za granicę, to wtedy pod kątem już w tym momencie ESG, tak, bo to nam ewoluowało, pod kątem ESG jesteśmy atrakcyjnym kontrahentem, tak, więc tutaj na pewno też na to się to przekłada. Bardzo dziękuję, że pan zwrócił uwagę na ten aspekt, bo to taki aspekt międzynarodowy. Wiele firm ma takie aspiracje, żeby właśnie mieć partnerów, kontrahentów z innych krajów, i przychodzi kontrahent z innego kraju i mówi, a skąd pochodzi twoja energia? Czy z odnawialnych źródeł? W jakim procencie? Tak? Te wymagania są coraz wyższe, no to sprawa oczywista. Bardzo jestem ciekawa, panie Rafale, jak to wygląda u was? Czy gdyby do was zapukał taki zagraniczny kontrahent i powiedział, chcemy korzystać z usług Planta Lux, to mógłby pan powiedzieć, bardzo proszę, tutaj odnawialne źródła energii tyle i tyle, ale plany mamy takie i takie. Na ile też dla państwa w waszej takiej codziennej pracy rozmowa o takim poszanowaniu energii czy o mądrym gospodarowaniu nią, biorąc pod uwagę, jaką branżę reprezentujecie, jest istotna? To powiem od razu tak, że naszą aspiracją jest, żeby w jak największym stopniu wykorzystywać odnawialne źródła energii do produkcji i oświetlenia i prowadzenia upraw w kontrolowanym środowisku. Bo z perspektywy producenta oświetlenia LED-owego, my też dostarczamy narzędzia naszym klientom, żeby oni obniżyli swoje rachunki za energię elektryczną, więc już tutaj dbamy nie tylko o ich portfele, ale również o środowisko. Produkty, które dostarczamy, one charakteryzują się bardzo długą żywotnością, bo nam też zależy, żeby nasi klienci mogli optymalizować swoje koszty, a produkcja roślinna, szczególnie w okresie zimowym, jest bardzo energochłonna. Więc tutaj bez
lub obniżenia rachunków za energię lub racjonalizacji tego zużycia i pochodzenia tej energii, niestety niektóre firmy będą wypadały z branży, bo no to nie dadzą rady. No jasne. Koszt energii, na przykład w takich farmach indoor, gdzie nie ma dostępu do świata zewnętrznego, to jest nawet 70% wszystkich kosztów operacyjnych. Więc jeżeli ktoś nawet nie chce patrzeć na ESG, tylko jedynie już na liczby, no to to jest konieczność. Więc mimo że nie wszyscy patrzymy na to ESG, to na drugim planie ono jest i ono podąża za tymi zmianami, które wdrażamy. Swoją drogą, mówi Pan o oświetleniu LED-owym. To też nie jest fizyka kwantowa, pewnie wszyscy Państwo o tym wiedzą, ale może warto to podkreślić, na ile już sama wymiana tego oświetlenia właśnie na taką technologię robi robotę, mówiąc kolokwialnie. Tak, jak my zaczynaliśmy nasze pierwsze testy, powiedzmy z oświetleniem LED-owym do uprawy roślin, to był rok 2015, to była innowacja, wiele firm nie chciało w ogóle o tym słyszeć, bo bali się tej technologii, nie wiedzieli co to przyniesie, a z kolei stara technologia, która już praktycznie została wyparta, to były lampy sodowe, ona dominowała w uprawach szklarniowych, wszyscy wiedzieli jak z tego korzystać, co z tym robić, mimo że była nieefektywna, tylko wcześniej po prostu nie było lepszych alternatyw. Obecnie lampy sodowe zostały praktycznie całkowicie wyparte, czasem gdzieś jeszcze funkcjonują tylko dlatego, że jeszcze nie zostały wymienione. Na nowych obiektach już całkowicie montuje się oświetlenie LED-owe i tak jak do naszych domów zapukała technologia LED-owa i nie ma już od tego odwrotu i każdy już ma tylko LED-owy, już nikt nie pamięta o żarówkach. Tak samo już jest w szklarniach i farmach indoor, to już jest, LED stał się po prostu standardem i dzięki temu oszczędność energii sięga nawet 50%, to na takim prostym rachunku przez to, że oświetlenie LED-owe jest po prostu efektywniejsze, ale możemy również nim zarządzać w ten sposób, że ograniczamy zużycie przez ściemnianie i rozświetlanie tego oświetlenia, kiedy uznamy, że to jest zasadne, a i nie jest to tylko włącz, wyłącz. Także możemy dostosować zużycie oświetlenia w zależności od tego, ile energii wytwarzamy obecnie z OZE. I kiedy na przykład mamy szczyt dnia, wykorzystujemy więcej energii, kiedy już zbliżamy się w stronę zachodu słońca i nie mamy tego magazynu energii, możemy po prostu płynnie to światło ściemniać, tak aby wykorzystywać głównie energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych, a ograniczę to ze źródeł konwencjonalnych. No świetnie Pan powiedział o tym, że LED stał się standardem i tego się trzymajmy. Tak w ramach anegdoty powiem, że pamiętam takie czasy, kiedy w studiach telewizyjnych no, lampy nie były LED-owe i było tam tak ciepło, że nie bylibyśmy w stanie sobie tutaj tak siedzieć poubierani po prostu w marynarki, bo po prostu było bardzo, bardzo gorąco. Teraz jest to zupełnie inny świat, inna technologia. No ale Panowie, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Jest takie powiedzenie. Padło takie zdanie z ust Pana Patryka. Środki na finansowanie tych inwestycji bywają problemem, tak? Że można przekonywać przedsiębiorców czy firmy, ale gdzie szukać środków na finansowanie tych inwestycji, na dofinansowanie na przykład odnawialnych źródeł energii. To do Was, Panowie, pytanie, gdzie teraz szukać, jak szukać, czy te środki są, czy nie są, czy są programy wsparcia, no na przykład dla takich prosumentów, którzy chcą być zbiorowymi prosumentami, ale nie tylko. Panie Andrzeju, Panie Tomaszu. Tak, to znaczy ja szczerze mówiąc nie zajmuję się samymi dofinansowaniami. Ogólnie, ja wiem, no, że to nie jest do końca Państwa specjalizacja, ale tak, poruszamy się w tym temacie. Na pewno trzeba uważnie szukać, tak? Bo nawet jak wczoraj sobie wygooglowałem jakieś tam dofinansowanie na efektywność energetyczną, no niestety no, te dofinansowania często są bardzo rozproszone, tak? I warto zainteresować się bardzo różnymi źródłami, czy to jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej, czy to są wojewódzkie fundusze. Samorządy bardzo często chyba. Samorządy, ale też no, mamy Bank Gospodarstwa Krajowego, więc no, tych źródeł finansowania jest dużo. Faktycznie no może jeszcze nie być tak dużo, jeżeli chodzi o samofinansowanie magazynowania energii. Natomiast no jestem przekonany, że no liczba i wysokość dofinansowań do magazynów energii no będzie rosła. No choćby dlatego, że tak jak opowiadałem, no mamy te ograniczenia sieciowe i przez to no magazyny energii no czasem no w ogóle mogą umożliwiać zwiększenie ilości energii odnawialnej, którą produkujemy i którą wykorzystujemy. Więc myślę, że zarówno publiczne finansowanie, jak i finansowanie prywatne no będzie się zwiększało. No w tym oczywiście, no jeżeli jak przypłyną pieniądze z KPO, to również myślę, że to będzie istotny kierunek finansowania.
Też warto zauważyć, że mamy zmiany prawne i wprowadzono coś takiego jak usługi elastyczności, zmiany też związane z usługami systemowymi. Innymi słowy, operatorzy systemów elektroenergetycznych mogą płacić za to, że dany odbiorca, dany przedsiębiorca na przykład w jakiś sposób będzie dostosowywał swój pobór czy wytwarzanie energii w zależności od potrzeb sieci, tak, i za to będzie wynagradzany. Gratyfikowany w jakiś sposób. Tak, i im więcej będziemy mieli odnawialnych źródeł energii, no a będziemy mieli więcej, i myślę, że to będzie no, dosyć skokowy wzrost, jeżeli chodzi o moce OZE, a jednocześnie no, rozwój i modernizacja sieci elektroenergetycznej no, jednak będzie postępować. No, będzie postępować, natomiast ona może no, nie tak dokładnie nadążać, więc to na pewno no, będzie duży impuls do tego rynku usług elastyczności, usług systemowych i tak dalej. I tam będzie też na pewno coraz więcej pieniędzy. I też to będzie taki silny impuls do rozwoju i tych systemów do zarządzania energią i magazynowania energii. Tak, więc... Czy ja dobrze rozumiem, panie Tomaszu, tutaj jeszcze ad vocem do pana Andrzeja, mając pana Andrzeja przy głosie i nawiązując do prezentacji i tej nieszczęsnej czy szczęsnej, tu różnie mówią, sieci, wydolności czy przepustowości sieci, na ile te rozwiązania, o których pan mówił, czyli cable pooling, linia bezpośrednia, są takim trochę wytrychem, to znaczy dobrym wytrychem, tak, takim obejściem, tak, że jeżeli ta sieć nie do końca tak działa, jakbyśmy chcieli, to mamy alternatywę. O to chodzi? Tak, to znaczy no, to jest taki wytrych no, na zasadzie po prostu no, cable pooling, że nie wykorzystywaliśmy całego potencjału tych przyłączy, no to wykorzystujmy cały potencjał. No, linia bezpośrednia to, no, to po prostu, no, jeżeli no, sieć powszechna no, nie jest wydolna, no, to bezpośrednio się przypnijmy. No i w przypadku no, wielu zakładów no, to może być naprawdę... No, istotne wsparcie, no bo jak tutaj była mowa, że często te odnawialne źródła, ta energia produkowana w całości jest zużywana. Tak. Więc no, tutaj no, połączenie się linią bezpośrednią no, może mieć bardzo duży sens, no bo ta energia potem no, nie będzie wprowadzana do sieci, tylko jednak głównie będzie konsumowana na miejscu. Więc to są te rozwiązania, które można szybko uruchomić. No ale to oczywiście absolutnie nie rozwiązuje sprawy modernizacji oczywiście, sieci, tak? To nie zamiast, to obok, więc tak? Ono może nam pomóc zamiast. Szybko. Ale trzeba pamiętać, że cable pooling to jest rozwiązanie dla łączące dwa źródła energii. To musi być i wiatr, i to musi być fotowoltaika. Tak. Koniecznie. To znaczy... No, Pan Tomasz mówi, kiwa głową, właściwie przecząco kiwa głową. To znaczy, no, jest na pewno to uzasadnione, kiedy no, te źródła w jakiś sposób się uzupełniają. Tak, tak? No, bo jeżeli, pan mówił, tak. No bo mamy na przykład no, moc przyłączeniową 100, no więc no, nie, w danym momencie możemy wprowadzać tylko 100, na przykład no, 100 megawatów, tak? Więc no, jeżeli no, w różnym czasie te źródła pracują, no, to wtedy no, część wprowadza na przykład no, fotowoltaika bardziej w ciągu dnia, potem to przejmuje wiatr, ale one się jakoś tam uzupełniają. Tak? Mhm. Natomiast no, jeżeli no, mielibyśmy, no nie wiem, biogazownię, która byłaby no, znacznie większej mocy niż to, ta moc przyłączeniowa, no to no, dalej no, będzie jednak ta moc przyłączeniowa nas jakoś tam ograniczała, tak? Panie Tomaszu? Ja chciałem tylko, może tu kilka kwestii. Bardzo proszę, po kolei. Może po kolei. Odnośnie finansowania, to w mojej ocenie ten ostatni rok był takim troszkę rokiem przejściowym. Obecnie ruszamy z nowymi, znaczy państwo rusza z nowymi perspektywami europejskimi. Ruszają te duże programy, na przykład Phoenix, tak? Gdzie te środki dla przedsiębiorców zaczynają się pojawiać. W tym roku obserwowaliśmy na przykład nabory właśnie, tutaj wspomniany PARP organizował dedykowane nabory z zakresu właśnie energetyki, to co prawda takie troszkę bardziej badawcze dla przedsiębiorców, no ale warto podkreślić, że to już się dzieje. Spodziewam się, że w przyszłym roku będzie takich naborów tego typu właśnie innowacyjnych, z jednej strony innowacyjnych, ale z drugiej strony zmierzających ku ograniczaniu emisji oraz zużycia energii oraz przejścia na właśnie na odnawialne źródła energii będzie coraz więcej.
No i plus jeszcze dodatkowa perspektywa, ta bardziej lokalna. To programowanie tych środków europejskich trwa i ono to przechodzi, w sensie, ono jest na kilku poziomach. Na poziomach krajowych, czyli właśnie tutaj występuje czy to NCBR, czy to PARP dla takich mniejszych inwestycji. No ale to, te mniejsze źródła są zazwyczaj programowane na poziomie wojewódzkim. I tutaj jeżeli właśnie oglądają nas jacyś przedsiębiorcy, no to ja zachęcam do po prostu śledzenia stron internetowych poszczególnych urzędów marszałkowskich, które są po prostu odpowiedzialne za zaprogramowanie i przygotowanie po prostu konkursów na dane środki. No oczywiście to jest uzależnione od każdego województwa, no bo każde województwo może w inny sposób sobie zaplanować pewien podział tych środków. No ale zakładam, że tam dosyć duża, znaczna część jest po prostu przydzielona na tą poprawę efektywności czy jakąś tam szeroko pojętą innowacyjną w zakresie energii. Mhm. To jest jedna rzecz. A jeżeli chodzi o tą definicję cable poolingu, no to ja jestem przekonany, że to ona jest neutralna technologicznie. Tak? No oczywiście najbardziej wydaje się zasadna połączenie źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych. Pochwalę się, że przygotowałem też pewną analizę w tym zakresie, publikowanym na stronach Forum Energii. Współtworzyłem oczywiście. No i to pokazywało to opłacalność takiego rozwiązania, no ale tutaj wydaje mi się, że technologicznie to jednak jest, że tak powiem, no, dowolność ze względu na kreowanie poprzez na przykład przedsiębiorców. Tak? No jeżeli jest jakaś tam chęć połączenia na przykład magazynów, fotowoltaiki i wiatru, no to jak najbardziej, to można po prostu to głównym ograniczeniem w tym momencie jest, o ile też zrozumiałem dobrze wystąpienie pana Andrzeja, no jest po prostu to ograniczenie, to wyprowadzenie tej mocy. Tak? Po prostu nie można wyprowadzić więcej, aniżeli jest ta moc przyłączeniowa, to ma ogólnie zasadnienie bezpieczeństwa sieciowego, tak? No jeżeli się na coś umawiamy z siecią, że będziemy wprowadzać wartość X, to tak naprawdę, jeżeli sobie tam mamy różne źródła za tym licznikiem, który to mierzy, czy wprowadzamy, czy nie, tak naprawdę to nikogo nie powinno interesować w jaki sposób my to produkujemy. Tak? Mówił pan dużo o tym prosumencie zbiorowym. To interesujące, bo przyznam, że zdziwiło mnie, że na razie mamy taką jedną dużą rzecz, o której możemy opowiedzieć, czyli ryki. Bo wydawałoby się, że to jest chociażby nie tylko z punktu widzenia przedsiębiorców, ale wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni, wymiana oświetlenia na LED-owe, tak? Postawienie, czy mówi się o OZE, że to jest najbardziej taka demokratyczna energia, tak? Oczywiście nie wszędzie tak samo wieje, tutaj można dyskutować, ale generalnie słońce wszędzie świeci i wiatr pojawia się w każdym miejscu, tak? Pytanie, jak pan patrzy właśnie na tego zbiorowego prosumenta? Jak można zachęcić ludzi do tego, żeby stawali się tymi zbiorowymi prosumentami? Dlaczego to jest ważne? Bo mam taką intuicję, że jest, ale nie bardzo z tego korzystamy. No ja osobiście staram się zachęcać zawsze wszystkich zainteresowanych. Tak, no staramy też się jako jednostka badawcza pomagać, nawet że tak powiem bezkosztowo po prostu. Jeżeli jacyś tam są interesariusze, którzy są zainteresowani tą definicją, to staramy się jak najbardziej potrafimy to pomagać. Też mamy jakieś tam wzory umów i tak dalej. Te kwestie formalne, że tak powiem, mamy w jakiś sposób przemyślane i przygotowane, to wiem też, że to ze strony ministerstwa też trwają. No, jest przygotowane pewne wzory umów, są pewne schematy, tak jakby przybliżające, jak te definicje wyglądają. No dlaczego ta definicja nie działa? No mówiąc szczerze, sam do końca nie jestem przekonany dlaczego. Wydaje mi się, że być może brakuje jakiejś takiej chęci porozumienia, czy chęci, że tak powiem, komunikacji, czy zdolności komunikacji pomiędzy samymi mieszkańcami, a nie wiem, właścicielem budynku, czy zarządcami budynku, tak, bo to są też często różne rzeczy. No też pamiętajmy, że tak naprawdę tych instalacji fotowoltaicznych na dachu budynku wielolokalowego, czyli bloku, ja przynajmniej w takim to kontekście mówię, tak naprawdę no, też dużo tam nie da się postawić. Nie zmieścimy, tak? Tak naprawdę, jeżeli jest w danym bloku, nie wiem, przykładowo mówię, 50 mieszkań, to tak naprawdę tą instalację maksymalnie na takim standardowym budynku, jak my to gdzieś tam weryfikowaliśmy, to około 20 kW możemy postawić, tak mniej więcej. No, czyli to jest około 0,5 kW na dane mieszkanie, o ile oczywiście założymy, że wszyscy mieszkańcy są takim rozwiązaniem zainteresowani. No i tak naprawdę no to przy takim założeniu te oszczędności będą raczej małe, chociaż no, będą oczywiście. No i tak, no i tutaj też ministerstwo wyszło z inicjatywą, żeby przygotować jeszcze jedno rozwiązanie dedykowane, o którym dzisiaj nie mówiłem, no bo też tak jakby cykowałem się na przedsiębiorców. Oczywiście, ale chętnie teraz dopytam. Tak, i to jest definicja prosumenta lokatorskiego.
I to wydaje się, że też taka troszkę konkurencja dla prosumenta zbiorowego, ale wydaje się, że ona jest też z punktu widzenia budynków wielolokalowych, w sensie takiego spółdzielni czy zarządców tych budynków właśnie bloków, no wydaje się ona bardziej korzystna, bo ona daje możliwość wypłaty części środków, czy wypłaty środków zgromadzonych na tym właśnie subkoncie, o którym wskazałem wcześniej. I te środki mogą być przekazane po prostu na pokrycie wydatków takich wspólnych, tak? No i wydaje się, że dla zarządców właśnie, dla bloków takich typowo mieszkalnych ta definicja wydaje się bardziej korzystna. Niemniej jednak no, pozostają takie kwestie właśnie dla przedsiębiorców, czyli na przykład dla takich zarządców budynków, gdzie są, nie wiem, oddzielne liczniki. Też ciężko mi podać jakieś przykłady, tak? Na przykład zakładam, że w jakichś centrach handlowych na przykład takie sytuacje mogą nastąpić, gdzie jest, no jest duża powierzchnia dachowa. Oczywiście, i każdy ma swoje. Każda przestrzeń ma jakiś tam licznik swój. No i w mojej opinii, no oczywiście no, nie chciałbym komuś sugerować, ale wydaje mi się, że ten prosument zbiorowy jest świetną możliwością właśnie zlokalizowania dużego źródła OZE na przykład na dachu, no ile jest oczywiście możliwość, tak? I przypisywania po prostu tej części tej instalacji poszczególnym, no nie wiem, sklepikom, jakimś lokalom usługowym, tak? Dlaczego to się nie dzieje? No nie wiem, być może brakuje jakiejś inicjatywy, może brakuje środków finansowych, jakichś dedykowanych środków. Pan Rafał powiedział, że w 2015 roku, kiedy zaczynali, LED-y były nowoczesną technologią. Dzisiaj mówię to z pewnym uśmiechem, bo właściwie chyba sobie nie wyobrażamy funkcjonowania bez LED-ów w bardzo wielu branżach i właściwie one są, tak jak mówił pan Rafał, takim standardem, więc może tak samo za 5, 10 czy 7 lat będzie z takimi rozwiązaniami zbiorowymi. Jeszcze tylko dodam, że tutaj powiedziałem, że nie ma środków, ale tutaj też właśnie Emrit uruchomił w tamtym roku bodajże wspólnie z BGK, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego, dedykowany konkurs czy nabór na właśnie dla budynków wielolokalowych, bardziej mieszkalnych, o ile dobrze pamiętam. No i z tego co wiem, to tam dosyć sporą popularnością ten konkurs się cieszy. No niemniej jednak ja nie znam dokładnych szczegółów, ale chyba z tego gdzieś tam też kiedyś dzwoniłem do BGK, to chyba dostałem informację, że większość jest jednak jest zainteresowana inwestycjami na, tak jakby na części wspólne, tak? Czyli tak jakby nie chcą bardziej wchodzić w takie jakby rozdzielanie tej instalacji na mieszkańców. Tak. No zakładam, że to jest z tych powodów takich bardziej no, społecznych, tak? Że po prostu nie chcą wchodzić za bardzo tak jakby w tą polemikę. No, części wspólne to też jest jakiś element odpowiedzialności. Jest takie bardzo ładne pojęcie, które poznałam szykując się do naszego spotkania, energetyka obywatelska. Rzeczywiście ona staje się też takim tematem, właściwie zawsze była, tylko może dzisiaj dostrzegamy, na ile to jest temat każdego i każdej z nas. Pytanie do pana, panie Patryku. Tutaj pojawiło się takie słowo ograniczenia, bariery, gdybym pana zapytała, bo to w ogóle o czym dzisiaj mówimy, to jest opowieść o tym, że jesteśmy świadkami transformacji energetycznej, nie tylko świadkami, ale również częścią tej transformacji. Ja myślę, że to jest akurat bardzo dobra transformacja. Pytanie do pana, jakie pan widzi największe bariery w tej transformacji, ograniczenia? Pytam o różne, nie tylko finansowe, bo one mogą być i finansowe, i mentalne, i lokalizacyjne. Jestem ciekawa pańskiej opinii. Tutaj ja nie powiem nic nowego, tylko muszę się odwołać do tego, co panowie przed chwilą mówili, czyli o zdolnościach naszych sieci przesyłowych. Tutaj chcąc kolokwialnie mówiąc, pompować coraz więcej zielonej energii do sieci elektroenergetycznych, musimy je modernizować. W tym momencie, w zeszłym roku chyba, albo na początku tego roku, EY pokazał taki raport, że Polska musiałaby zainwestować 28 miliardów euro do tego, aby przygotować sieć elektroenergetyczną do pełnego przejścia transformacji energetycznej. Kwota kolosalna. Jak popatrzymy za granicę, czy na Stany Zjednoczone, czy na Australię, tam jakby to tempo narzucone transformacji energetycznej, odejścia od tych źródeł wysokoemisyjnych coraz bardziej przyspiesza. Stosunkowo nowe elektrownie węglowe są burzone, są zastępowane wielkoskalowymi magazynami energii, których pojemność można liczyć w gigawattogodzinach. Więc my tutaj musimy przyjąć taką strategię tego, co robić po kolei. Magazyny energii, trudno powiedzieć, żeby one były takim krokiem przejściowym, ale na pewno są bardzo istotne w kwestii stabilizacji sieci elektroenergetycznej w bilansowaniu lokalnym. Również pojawiają się już takie bardziej centralne magazyny energii. Przywołam tutaj kwestię tegorocznych preeliminacji do
rynku, do aukcji rynku mocy, które będą miały miejsce w grudniu, gdzie łączna moc magazynów energii to jest 16 gigawatów. W tym momencie, jeśli popatrzymy na magazyny energii w Polsce, to działających mamy magazynów na łączną moc około 50 MW. Więc różnica jest kolosalna. Te magazyny energii miałyby powstać dopiero za kilka lat, prawda? Ale musimy być świadomi tego, że czy to jest linia bezpośrednia, czy to są specjalne strefy energetyczne, które mają być procedowane jeszcze w tym roku w Sejmie, czy to są małe magazyny, stosunkowo małe magazyny energii działające przy przedsiębiorstwach, czy w gminach, gdzie jest dużo fotowoltaiki i ta sieć jest niestabilna. To wszystko przyczynia się do tego, że my te ograniczenia znosimy. Więc wydaje mi się, że tutaj te zdolności techniczne, technologiczne są największym wyzwaniem i ograniczeniem. Musimy też pamiętać, że za kilka lat zostanie kilkanaście gigawatów energii przyłączonej z offshore'u. Musimy myśleć, co z tą energią robić, jak ją zbilansować, czy może wybrać drogę wodoru i traktować wodór jako nośnik energii, czy iść w magazyny energii, czy jeszcze jakieś dodatkowe rozwiązania technologiczne implementować do systemu. Więc tutaj myślę, że musimy do tego podejść szeroko, a też nie możemy zapominać o bezpieczeństwie. Ja akurat, jeśli chodzi o energetykę, wywodzę się z takich kwestii bezpieczeństwa strategicznego, tak, z poziomu gdzieś tam krajowej polityki bezpieczeństwa energetycznego. I tutaj nie możemy o tym zapomnieć, nie możemy zapominać o tym, że może się wydarzyć różnie. Ponad półtorej roku temu nikt nie myślał, że Rosja może zaatakować Ukrainę. Wydarzyło się, co się wydarzyło. Ceny energii też skoczyły w zasadzie z dnia na dzień kolosalnie. I my musimy dbać o to, żeby nasze instalacje, nasze sieci elektroenergetyczne były bezpieczne nie tylko pod względem jakby fizycznym, tak jako infrastruktury krytycznej, ale muszą też być bezpieczne pod względem cyberbezpieczeństwa, tak, żeby nie dało się tam wejść, hakować i zablokować całego systemu elektroenergetycznego i wywołać masowego blackoutu. Więc patrzenie na cały system bardzo szeroko jest potrzebne. Jest potrzebny również taki rozsądny plan zakładający różne rozwiązania, różne scenariusze, które pomogą znieść te ograniczenia technologiczne. Panie Patryku, jeszcze jedno. Wspomniał Pan o czymś takim, co nazywa się specjalne strefy energetyczne. Co to jest albo co to będzie? Specjalne strefy energetyczne to są miejsca, które mają zachęcić inwestorów do budowania tam swoich ośrodków przemysłowych. W tym momencie takich stref energetycznych mamy wyznaczonych 5. W zasadzie one są dopiero tak naprawdę planem, bo one jeszcze jako takie same w sobie nie powstały, bo nie zostały zalegislowane. Będą to okolice Słupska, Olsztyna, Suwałk, Ostaszewa i Szubina. Tam te specjalne strefy energetyczne będą dawały takie preferencyjne warunki odbiorcom, którzy zużywają rocznie powyżej 100 gigawatogodzin energii elektrycznej, są przyłączeni do sieci najwyższych napięć albo do napięcia 110 kV. Co ciekawe i ważne w zasadzie, bo to też ma wpływać na ten taki aspekt bilansowania lokalnego sieci, to jest to, że ten odbiorca musi mieć magazyn energii, który kiedy trzeba będzie, to będzie tę energię do sieci oddawał, kiedy trzeba będzie zatrzymać tę energię albo odebrać sieci, to będzie to robił właśnie po to, żeby bilansować ten popyt i podaż energii, żeby a napięcie w sieci nie rosło za bardzo, żeby nie doszło do uszkodzeń transformatorów bądź całej sieci, tak? Więc to jest bardzo istotne. Generalnie regulacje prawne jeszcze nie są w 100% ustalone, więc tak jak wspomniałem, te prace jeszcze teoretycznie w tym roku powinny zostać podjęte. My jako ELMEC jesteśmy też członkiem Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii, które bardzo czynnie bierze udział w kształtowaniu w zasadzie tego prawodawstwa, tak? Bo też i opiniowaliśmy przepisy dotyczące linii bezpośredniej. W tym momencie bierzemy udział przy tworzeniu założeń specjalnych stref energetycznych. Wszystko po to, żeby tę sieć bilansować, żeby umożliwić wpuszczenie do niej jak największej ilości energii z OZE, czy to z farm wiatrowych, czy z fotowoltaiki, czy z innych źródeł tak naprawdę zielonych.
Tak pomyślałam, kiedy pana słucham, panie Patryku, z takim uśmiechem. Czy ma pan czajnik elektryczny? Bo to podobno najgorsza rzecz na świecie. Tak, zdecydowanie. Nagły skok poboru energii. Ja to się zawsze śmieję, że jak patrzymy na nasze oprogramowanie do monitorowania pracy magazynów energii, gdzie widzimy cały przepływ energii w danym obiekcie, to jak godzina 8 wiemy, że dana firma zaczyna pracować, to nagle kilka minut po 8 jest taki duży pik, więc śmiejemy się, że wszystkie ekspresy, wszystkie czajniki elektryczne zostają włączone i ten pik jest widoczny. Tutaj bardzo często musi się włączyć magazyn energii po to, żeby ten pobór energii z sieci ograniczyć, trochę oddać tej energii z siebie po to, ponieważ staramy się obniżyć moc zamówioną, co przekłada się również na obniżenie kosztów zakupu energii. Drugi taki pik często pojawia się o godzinie 13 i tutaj szczerze mówiąc, patrząc na wykresy, które mamy z oprogramowania naszego magazynu, bardzo dobrze można zauważyć, kiedy na przykład pracownicy nagminnie idą na przerwę, co bardzo dobrze widać w firmach produkcyjnych, kiedy momentalnie to zapotrzebowanie na energię staje, bo spada w dół, ponieważ maszyny produkcyjne przestają na te 15-20 minut pracować. Więc tutaj patrząc po wykresie naprawdę można bardzo dobrze poznać to, jak przedsiębiorstwo pracuje. Wbrew pozorom ten czajnik pozwoliłam sobie tutaj wprowadzić do naszej rozmowy tak trochę z uśmiechem, ale nie do końca, bo wydaje mi się, że to jest dobry przykład na to, jak powinno się zmienić nasze w ogóle myślenie o wykorzystaniu energii. I o tym mówił pan też o różnych systemach, tak? Przecież to jest tak, że jeżeli jest weekend i wszyscy używają pralek, to nagle ta sieć po prostu musi pracować. Warto też, żebyśmy myśleli też, żeby, nie wiem, czy rządzący, czy nasz system był tak rozwiązany, żeby jakoś rozkładać te piki energetyczne, prawda? Żeby nie było tylko tak, że o godzinie 8 nagle wszyscy i sieć po prostu nie jest wydolna. Wydaje mi się, nie wiem na ile panowie się ze mną zgodzą, że to jest też dosyć istotny temat, jeżeli chodzi o ten taki ludzki po prostu aspekt myślenia o tym, o czym dzisiaj mówimy. Panie Andrzeju. Tak, dokładnie. I to też jest ten taki kierunek, no, któremu mają służyć tak zwane taryfy dynamiczne. Tak? To znaczy, że coraz bardziej urealnianie na przykład cen energii, aż do tego momentu, że no, każdy obywatel może sobie, nie wiem, w aplikacji, w telefonie wiedzieć, jaka jest aktualnie cena energii. No i wtedy, kiedy no, mamy dużą produkcję, na przykład słoneczne dni z fotowoltaiki, no, to na przykład no, można poczekać z jakimś tam praniem czy z pewnymi takimi no, aktywnościami na czas, kiedy ta cena energii jest, no jest po prostu niższa i też w ten sposób tak, możemy oszczędzać. No a kiedy jest wyższa, no to no właśnie jakoś tam... No to mówię o takiej perspektywie bardzo indywidualnego konsumenta czy prosumenta, bo jednak zakłady też nie przestaną działać, tak? To musi cały czas funkcjonować. Panie Tomaszu. Mikro to nawet no, już coraz częściej nawet na polskim rynku występują ceny ujemne także. Ja tutaj zakładam, że oczywiście tutaj wiadomo na tych fixingach i tak dalej, w sensie to nie jest jeszcze ta cena, w której z tej taryfy dynamicznej, bo ich jeszcze nie ma. Jasne. Ale zakładam, że z wzrostem generacji ze źródeł odnawialnych no, takie sytuacje mogą się zdarzyć. I tak naprawdę też będzie jeden z elementów, że tak powiem, rozwiązywania tych problemów, tak? Jeżeli ten odbiorca będzie widział, że jeżeli, tak jak tutaj pan Andrzej powiedział, w danym momencie zrobię pranie i nie dość, że je zrobię, to jeszcze na przykład dostanę za to dodatkowe środki za to, że wykorzystałem tę energię w tym momencie, no to może być czynnik, który zmotywuje tą osobę do korzystania z tej energii w tym czasie. Z drugiej strony, jeżeli przysłowiowej ósmej koszt zrobienia kawy wyniesie mnie, nie wiem, 2 zł, a 15 minut później lub godzinę później 10 groszy. To zakładam, że może wtedy te osoby, tak jakby, znaczy wtedy ogólnie my, obywatele, zastanowimy się, czy warto, tak? W sensie, no jeżeli, nie wiem, bardzo chcę, no to oczywiście sobie tą kawę zrobię, tak? Ja w ogóle myślę, że dobrze się zastanawiać czasami, panie Tomaszu, mając pana przy głosie. Tutaj pan Patryk wspomniał o różnych przykładach zagranicznych. Jestem ciekawa, jeżeli państwo patrzą na dobre praktyki z różnych krajów, gdzie na przykład fotowoltaika hula bardzo skutecznie, to na kogo państwo patrzą i dlaczego tam? I na ile na ten moment ten potencjał fotowoltaiczny w Polsce jest wykorzystany optymalnie, półoptymalnie, jak pan to widzi? Znaczy tak, przede wszystkim wydaje mi się, że dużo też krajów, paradoksalnie, chociaż my patrzy na nas, bo jesteśmy dosyć krajem takim jakby...
o historii węglowej, który, co by, nie możemy tego ukryć, że dosyć szybko w to OZE wchodzimy. Fotowoltaika naprawdę przyspiesza z roku na rok. W ciągu ostatnich bodajże 5 czy 4 lat no, przybyło chyba 15 gigawatów mocy w fotowoltaice. To jest naprawdę no, bardzo, bardzo duży wyczyn. Także tutaj też, jeżeli chodzi o takie patrzenie, to oczywiście. Nie mam się czego wstydzić ogólnie. Nie, w ogóle, zupełnie. To nie w kontekście wstydu, ale tylko bardziej takiego mądrego porównania. Z takiej perspektywy, gdzie zazwyczaj spoglądamy, no to zazwyczaj spoglądamy na naszych zachodnich sąsiadów, czyli na Niemcy, gdzie tam jest ogólnie bogatsze społeczeństwo, to też trzeba powiedzieć. Wsparcie dla systemów OZE było dosyć wcześniej, oni tam opierali się na taryfach gwarantowanych wcześniej, teraz mówię szczerze, nie wiem do końca, jak to wygląda, ale tam po prostu były pewne stawki gwarantowane i ta energia z instalacji nadwyżki były sprzedawane przez obywateli i była im wypłacane po prostu, były im wypłacane po prostu środki pieniężne, co było systemem takim dosyć korzystnym po prostu dla obywateli, także tam tych mocy jest no bardzo dużo, tam chyba nawet około 50 gigawatów w tym momencie, jeżeli chodzi o moce PV. Ja osobiście bardzo lubię spoglądać na Litwę, mały kraj, który bardzo sobie sprawnie radzi właśnie z energią fotowoltaiczną poprzez na przykład tego prosumenta przywołanego poprzez mnie, prosumenta wirtualnego, gdzie oni budują po prostu jedne duże farmy fotowoltaiczne i sprzedają po prostu te części, spółki obrotu sprzedają części tych instalacji poszczególnym mieszkańcom. Można też leasingować jakoś tam taniej, tak po prostu. Mhm. Także tam, te przykłady są bardzo ciekawe. Włochy są także ciekawym przykładem, gdzie tam są społeczności energetyczne dosyć sprawnie rozwinięte. Na czym troszkę ubolewam, że w Polsce te społeczności... Czy to jest społeczność energetyczna? To jest właśnie ta energia obywatelska? Czy energetyka obywatelska? No tak naprawdę tej definicji chyba takiej literalnej, powiedzmy, literalnej nie ma. No oczywiście są definicje ustawowe u nas, ja mówię o takim podwórku tym krajowym, tak? Mamy definicję klastra energii, mamy definicję spółdzielni energetycznej. Ta definicja jest tak jakby dedykowana, ja teraz może tak przejdę po kolei po tych definicjach. Definicja spółdzielni energetycznej definiowana jest gminom wiejskim i wiejsko-miejskim. Także też tutaj widzimy już pewne ograniczenia lokalizacyjne. No i też musi pewną taką stabilność generacyjną, tak powiem, oddawać także do sieci. Tam bodajże 40% stabilności muszą się pokrywać odbiory z produkcją. Także są pewne wymagania. No i ta definicja spółdzielni energetycznych, powiem szczerze, w obecnej chwili jest od 2016 roku w polskim prawie, a obecnie jest bodajże blisko 20 takich spółdzielni energetycznych. Także no wydaje się, że jest większy potencjał mimo wszystko. Sporo większy. Także, ale poczekajmy też, bo niedawno były też zmiany w ramach tej definicji, także być może coś, że powiem, pójdzie troszkę do przodu. Podobnie wygląda sytuacja z klastrami energii. Niedawno wprowadzone zmiany, bodajże we wrześniu tego roku weszły w życie. Klastrów było dużo, to były takie głośne medialne pojęcie. Niemniej jednak ono się nie przekładało, w mojej opinii oczywiście, na realne działania. To jest, klastry głównie służyły takiemu jednoczeniu społeczności, ale nie przekładały się na działania w sensie stricte energetyczne, czyli bardziej służyły do rozmowy, a takimi narzędziami to były już takie narzędzia po prostu inne, dedykowane, powiedzmy poprzez dedykowane spółki, czy to obrotu, czy to na przykład ciepłownie, tak, które gdzieś tam wykazywały inicjatywę. Jasne. No i teraz obecnie też właśnie z tą nowelizacją wrześniową została wprowadzona definicja społeczności energetycznej, która także, wydaje mi się, to jest też taki dobry krok w dobrym kierunku, wymóg dyrektywy RED II. Wydaje się ten mechanizm bardzo, bardzo, bardzo taki ogólny, ale umożliwiający także właśnie działanie. Ustawodawca tam także przypisał mechanizmy prawne, które powinna ta społeczność energetyczna wykorzystywać. Także wydaje mi się, że no, to też oczywiście zależy od, że tak powiem, akceptacji społecznej tych mechanizmów, tak? No bo to też nie, mechanizm może być dobrze skonstruowany, ale są takie pewne kruczki, które w pewien sposób uniemożliwiają i dopiero na przykład ustawodawca po czasie stara się tę definicję zaadaptować. Tak? No czasami też, jak to padło już kiedyś na jednej z naszych wideokonferencji Idea Rozwoju Twojego Biznesu, to nie przepisy są problemem, tak? To nie przepis jest problemem, chociaż często jest. Panie Rafale, nasze spotkanie dzisiejsze ma tytuł Produkuj, zużywaj, oszczędzaj. Energia odnawialna. Produkuj, zużywaj, oszczędzaj. Jak? Oj, no po pierwsze mądrze.
To na pewno. Mógłbym się właśnie odnieść do tej strefowości, o której. Bardzo proszę, panie Rafale. Wydaje się, że proste, no ale to nie zawsze jest takie proste, bo często, kiedy mamy podpisane jeszcze, też jak powiem, stare umowy na dostarczenie energii elektrycznej, kiedy ona była jeszcze relatywnie tania, wtedy wydawało się, że są ceny normalne, teraz już wiemy, że kiedyś energia była tańsza, to poszanowanie energii, inwestycje w OZE nie były aż tak, nie przynosiły ze sobą tylu profitów jak obecnie i teraz jesteśmy dużo bardziej świadomi tego, że tę energię trzeba oszczędzać i racjonalizować. My obecnie jeszcze jesteśmy na taryfie dwustrefowej, gdzie mamy po prostu połowę tańszą energię niż w ciągu dnia, a plus przy ograniczonym przyłączu energetycznym, którego zwiększenie również jest czasochłonne, prowadzimy produkcję roślinną w nocy, a w ciągu dnia produkujemy oświetlenie, także coś trochę na zasadzie tego cable poolingu, że wykorzystujemy łącze 24 godziny na dobę, a nie tylko na 100% w ciągu dnia i wtedy to łącze cały czas zarabia na siebie. Także jeżeli możemy pewne czynności przesunąć na godziny poza pikiem, żeby nawet elektrownie wykorzystywały całą energię, którą wyprodukują, to wtedy nie tylko my odnosimy korzyści, ale i całe społeczeństwo, więc tutaj na pewno trzeba mądrze tym jakoś zarządzać. Z drugiej strony trzeba wykorzystywać programy z dofinansowań. My akurat znajdujemy się na wschodzie Polski, gdzie te dofinansowania są naprawdę procentowo bardzo wysokie i nie dość, że mamy korzyść z tego, że uniezależnimy się trochę od sieci i mamy więcej tej energii do dyspozycji, to jeszcze zwrot inwestycji jest dużo szybszy, ponieważ no, tylko część środków musimy zainwestować, a pozostałe środki zostaną nam przyznane. I spełnienie tutaj różnych wskaźników, typu ile tej energii trzeba wyprodukować i tak dalej, już jest niezależne od nas, bo ta energia i tak zostanie wyprodukowana, więc ryzyko tego, że będzie trzeba zwrócić tą dotację, spada praktycznie do zera, bo wystarczy po prostu, że ta instalacja jest zainstalowana i ona działa. Czyli tak mądrze, trochę w zależności od tego, gdzie się jest, gdzie się funkcjonuje, w której części Polski, ale fajnie pan powiedział, że to też takie trochę obalenie stereotypu, no bo czasami przedsiębiorcy tak mówią, nie ma dofinansowań, nie ma, pan mówi, u nas jest sporo, jest z czego korzystać, tak? Jeżeli się zrobi to w sposób mądry. Panie Patryku, ogląda nas wielu przedsiębiorców, to są konferencje, które są skierowane przede wszystkim do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ja zaczynałam z panem rozmowę od tego pytania, na ile to jest trudna grupa do przekonania, na przykład właśnie do, no, czy do samej transformacji energetycznej, czy dalej do magazynowania. Do tego hasła naszego nawiązując, produkuj, zużywaj, oszczędzaj. Dlaczego warto, będąc takim małym, średnim przedsiębiorcą z dowolnej branży, chociaż są też takie, które są szczególnie, czy powinny szczególnie się zainteresować tą tematyką, dlaczego warto ten zielony kolor, który mam za swoimi plecami, zafundować sobie również w firmie? Z jednej strony przede wszystkim ze względów finansowych, tak, o których już wspominaliśmy i cały czas ten temat, można powiedzieć, wałkujemy. Z drugiej strony ze względu ekologicznych, czyli pokazywania tego, że jesteśmy firmą świadomą, zrównoważoną, że dbamy nie tylko o ten jakby zysk, ale też dbamy o aspekty społeczne, dbamy też o swoje otoczenie, tak, żeby nasze dzieci mogły też z tego otoczenia korzystać, tak? I trzecia rzecz to jest też kwestia bezpieczeństwa i swego rodzaju niezależności energetycznej, tak? Bo jeśli mamy swoje źródła energii, to nawet w przypadku, jeśli nie mamy dostarczanej tej energii elektrycznej z sieci, tak, a mamy magazyn energii, to możemy sobie tym magazynem zasilić instalację fotowoltaiczną i ona bez problemu produkuje energię na nasz własny użytek i może to wyglądać tak, że wszystkie firmy dookoła mają pogaszone światła i nic nie działa, a my, jeśli jesteśmy uzbrojeni w te niezbędne narzędzia, jesteśmy na to odporni, tak? I możemy pracować, nie mamy przerw, nie mamy kosztów związanych ze stratami materiału, ze stratami czasu, tak, bo to pracownicy też nie mogą pracować, a musimy im płacić i tak dalej, więc jakby można cały czas oscylować wokół tych trzech elementów, czyli kwestiach oszczędności, kwestiach ekologii, kwestiach bezpieczeństwa. Więc to na pewno z tych trzech powodów warto się zaznajomić z tym. Jak zaznajomić się bardziej szczegółowo, zawsze można do nas napisać. Zapraszam serdecznie na stronę energate.pl. Tam jest taki bardzo oględny kalkulator
opłacalności magazynu energii. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany już szczegółowym sprawdzeniem, jak instalacja fotowoltaiczna plus magazyn energii plus Wasza firma, czyli dokładnie Wasza z Waszym profilem zużycia, zainwestuje i jak się to spłaci, czy to będą 3 lata, czy to będą 4 lata, bo też warto nadmienić, że najczęściej z naszych doświadczeń instalacje magazynów energii razem z instalacjami fotowoltaicznymi zwracają się w przeciągu od 4 do 6 lat. Trzeba pamiętać, że te magazyny będą pracować jeszcze kolejne 10-12 lat, w zależności od tego, w jaki sposób ich używamy, i to nie będzie tak, że one wtedy będą do śmieci, do wyrzucenia, tylko one, magazyny, będą miały wtedy 80% swojej pierwotnej pojemności, tak więc to dalej będzie produkt do wykorzystania, dokładając jeszcze do tego te dodatkowe aspekty, czyli poprawę efektywności energetycznej, my tej energii będziemy zużywać mniej, co równocześnie będzie powodowało to, że będziemy bardziej konkurencyjni na rynku, bo w tym momencie trudno polskim przedsiębiorcom, naprawdę trudno konkurować z firmami z Finlandii, z Norwegii, gdzie jak ja patrzę na cenę energii na giełdzie, to tam cena sięga 13 euro za megawattogodzinę, a u nas kwota jest rzędu 700-800 zł, tak? Więc w dłuższej perspektywie czasu gonić tych liderów, którzy opierają się o energetykę odnawialną, jest bardzo trudno. Ale pan sięga wysoko, bo zawsze kiedy pada właśnie przykład czy Finlandii, czy Norwegii, to jest krajów skandynawskich, to jest taki wysoki pułap. Oni wcześniej zaczęli, mają też dużo i zupełnie inną, mam wrażenie, taką świadomość społeczną, inne doświadczenia, ale oczywiście jak się uczyć, to od najlepszych tutaj, żeby nie było, że obniżam tę poprzeczkę w jakiś sposób, zupełnie nie. Ale mimo wszystko, jak zobaczymy na ceny średniookresowe na giełdzie, tak, na ten rok, no to niestety, ale jesteśmy cały czas w tym top 3, tak? Nie każdego miesiąca jesteśmy na pierwszym miejscu, ale to top 3, a na pewno top 5 co miesiąc mamy murowane. Na ile panowie, trochę już podsumowując, ale odnosząc się do tego, o czym powiedział też teraz pan Patryk, na ile ta transformacja energetyczna, taka 100%, albo 80%, albo 90%, no ale dużo procentowa, zdjęłaby nas z tego top 3, o którym powiedział pan Patryk. Bardzo proszę. Mogę się odnieść, w sensie przykład Norwegii wydaje mi się troszkę nie do końca adekwatny. No, tam jest uwarunkowania hydrologiczne, gdzie oni tam mają bardzo dużo energetyki, hydroenergetyki. Tak, tak. No to troszkę jest to niesprawiedliwe, wysoko, w sensie wierzymy, to porównywanie. Ale średnia była taka, mówił pan Patryk, że jest średnia i tam ciągle jesteśmy w top 3, to tego się możemy. No tak, ale to też pamiętajmy o tym, że nie wiem, stawianie sobie takich aż tak ambitnych celi 80, czy jak niektórych środowisk 100%, no wydaje mi się mało realne, tak mówiąc szczerze. Ja osobiście uważam, że powinniśmy iść swoim tempem, na nikogo się nie oglądać. Tak naprawdę ekonomika powinna za wszystkim przemawiać, a nie stawianie sztucznie cele i na przykład podważanie kwestii bezpieczeństwa, bo tak naprawdę teraz korzystamy z energii i my nie zdajemy sobie z tego sprawy, że cały czas mamy tą gwarancję dostaw, tak? Tą pewność dostaw. A gdy przesadzimy z tym też, z takim hura optymizmem, to może być gorzej z tym, z tą dostępnością energii. I ja tutaj też tak jakby no, chciałbym troszkę też takiego wrzucić troszkę dziegciu do tej beczki miodu, no, żeby też o tym OZE myśleć tak bardziej też pod kątem wyzwań, a nie tylko samych superlatyw, tak? Ale to bardziej tak jakby z tej perspektywy sieciowej. No, też tutaj pan Patryk powiedział o offshore, tak? O tych strefach, specjalnych strefach energetycznych. No, też dlaczego one powstają, tak? No, bo przenosimy to miejsce produkcji energii z południa na północ, tak? No i większość zakładów jest na południu. No i teraz robi się problem, tak? No, tej energii będzie dużo. Planujemy energetykę jądrową. Planujemy offshore, no, będzie na północy bardzo, bardzo dużo energii. No i dlatego stąd. Jak ją przenieść? Tak, i stąd się pojawiają te postulaty właśnie tych stref energetycznych, no bo to znaczy najbardziej zasadne będzie po prostu wykorzystanie tej energii gdzieś w okolicach, tak, na miejscu. No bo wiadomo, przesył. Po pierwsze, trzeba mieć infrastrukturę, a po drugie, no też generuje pewne straty przesyłowe, tak? No też tak, o tym należy pamiętać, tak? Także no, tutaj też wiele wyzwań ogólnie jest przed całym sektorem. Oczywiście kierunek wydaje się jasne, to jest zmniejszenie emisyjności oraz zwiększenie udziału źródeł odnawialnych. No ale też ja osobiście apeluję aby pamiętać o tych kwestiach bezpieczeństwa. No bo ten system, który mamy, taki mamy, tak? No, odziedziczyliśmy go po tych czasach, że tak powiem, słusznie minionych. Oparty był on na węglu.
No i, że tak powiem, musimy korzystać z tego, no, co mamy, tak? No i to musimy to transformować, ten zasób zastany. No ale tak jak mówię, no, apeluję o pewnie też takie troszeczkę... Racjonalizatorskie podejście, panie Andrzeju. Tak, to znaczy ja myślę, że to niekoniecznie się kłóci. To znaczy, no jeżeli chodzi o samą transformację energetyczną, jakby no niezależnie od cen i tak dalej, no warto pamiętać, no jaki jest główny powód transformacji energetycznej, no mianowicie no w zastraszającym tempie postępujące zmiany klimatyczne. I tutaj, jeżeli chodzi o samo tempo transformacji, no to uważam, że powinna być jak najszybsza, tak? To znaczy osiągnięcie no zeroemisyjności powinno być jak najszybsze. No i podobnie no, przechodzenie jak najszybsze na OZE, czy to właśnie z atomem, czy bez atomu. No, na razie no, został zarysowany kierunek i on widać, że jest utrzymywany, że jednak te elektrownie atomowe powstaną. Natomiast no, jednak większość to będzie energia odnawialna. Więc ja myślę, że na pewno no, priorytetem powinno być jak najszybsze przeprowadzenie tej transformacji. Natomiast no, to, o czym tutaj no, właśnie mówił pan Tomasz, no, to jest kwestia no, przemyślanego sposobu tej transformacji. Tak? To znaczy można robić rzeczy szybko, ale jednocześnie można to robić w sposób przemyślany. I jak rozwijamy odnawialne źródła, no, to jednocześnie myśleć o rozwoju sieci elektroenergetycznych, o magazynowaniu. Jeżeli chodzi o nadwyżki energii, no to też no, mamy ten kierunek wodorowy, tak? I to nie jest tak, że my musimy wybierać między różnymi technologiami, tylko tak naprawdę no, te wszystkie technologie będą miały jakiś swój udział, tak? I magazynowanie energii, i magazynowanie ciepła, i produkcja wodoru w przyszłości coraz większej ilości, a z kolei wodór umożliwi nam dekarbonizację przemysłu. Myślę, że tutaj właśnie, jeżeli chodzi o takie holistyczne podejście, to też odsyłam do bardzo fajnej książki Marcina Popkiewicza, Zrozumieć transformację energetyczną. Też na potrzeby tej książki powstał symulator systemu elektroenergetycznego. Każdy może sobie wpisać w Google i na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju taki symulator jest pokazany. Więc no, tak naprawdę myślę, że no, należy no, Polska no, właśnie ze względu na to, że mamy to uwarunkowanie właśnie węglowe, to żebyśmy no, w tej transformacji no, skończyli na jak najlepszym miejscu, to powinniśmy jak najszybciej ją przeprowadzać. No ale oczywiście no, w sposób przemyślany, przy udziale ekspertów. No, oczywiście no, nie może być tak, że no, podejmujemy jakieś decyzje, patrząc tylko na jedne aspekty, tylko na szeroki wachlarz. Tak. Zwane big picture, jak to się ładnie mówi. Swoją drogą, skoro pan mówi książkowo, to ja jestem pod dużym wrażeniem Jakuba Wiecha, który niedawno wydał też książkę Energetyka po prostu. To jest książka, która świetnie pokazuje, jak po prostu to jest temat każdego i każdej z nas, bo nam się wydaje, że to jest trudne, że to eksperci tylko wiedzą. Dobrze, żeby każdy wiedział. Dzięki wam za to, panowie, że możemy wiedzieć trochę więcej dzięki temu, że byliście dzisiaj z nami. Bardzo serdecznie dziękuję panom, którzy się z nami łączyli. Pan Patryk Jesz, Elmech, ASE. Panie Patryku, bardzo dziękuję. Do zobaczenia dziękuję w zielonym bardzo. Świecie, w jeszcze bardziej zielonym świecie. I dziękuję za pański czas. Dziękuję również panu Rafałowi Lachowskiemu, Plantalux, Green Jungle. Panie Rafale, już bez czarnego ekranu, jest pan z nami. Słowo na koniec, panie Rafale. Słowo na koniec. No, dziękuję bardzo za możliwość udziału i mam nadzieję, że wszyscy będziemy patrzeć w stronę właśnie zielonej przyszłości, która z jednej strony pomoże nam być bardziej przyjaznym dla naszej planety, ale również i dla naszych portfeli. Ale muszę panu zadać jedno pytanie takie specjalistyczne związane z tym, czym się państwo zajmują, bo dotarło to do mnie, kiedy mówiłam o tych lampach w studiach telewizyjnych, które dają ciepło. LEDy nie dają takiego ciepła, a to ciepło jest potrzebne roślinom. Jak sobie z tym poradziliście? Są wydajniejsze i efektywniejsze sposoby dostarczania ciepła do roślin, bo akurat kiedy te lampy, które są w studiach i kiedyś używane były również w innych przemysłach, one de facto były bardziej niewydajnymi grzejnikami niż źródłami światła. Więc to światło było bardziej produktem ubocznym tego, że zasilaliśmy je w prąd. I teraz trochę mamy odwrót w stronę, że rzeczywiście, jeśli coś ma dawać światło, to niech robi to efektywnie, bo są lepsze sposoby na dostarczanie ciepła. I roślinom to pasuje, że jest bardziej efektywnie. Bardzo, bardzo.
Dziękuję bardzo w takim razie również za to wytłumaczenie, bo cały czas mi to chodziło gdzieś tam. To jest tak jak z piosenką. Usłyszysz tytuł piosenki, znaczy piosenkę i nie pamiętasz tytułu i tak zostaje z tobą, więc musiałam pana o to zapytać, bo ze mną by zostało. Dziękuję również naszym gościom w studiu, panowie Tomasz Chmiel i Andrzej Strzałkowski. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia. Państwu też dziękuję, że byliście z nami. Przypominam, że gdyby cokolwiek umknęło, gdyby jakaś informacja jeszcze gdzieś była brakująca, to mogą państwo znaleźć nasze webinaria i materiały również je poszerzające, nasze wideokonferencje na stronach cyklu Idea Rozwoju Twojego Biznesu, w ramach którego spotykamy się z Państwem do 8 grudnia. Na kolejne spotkanie zapraszam w przyszłym tygodniu. A dziś dobrego dnia.